Szanowni Państwo, w dniu 28 grudnia 2023 roku otwieram obrady 55. zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję radnych. Witam serdecznie pana wójta Jana Kosińskiego. Witam serdecznie zastępcę wójta panią Małgorzatę Sokołowską. Witam serdecznie skarbnika gminy panią Mirosławę Baranowską. Witam serdecznie sekretarza gminy pana Bartosza Krauzę. Witam serdecznie pana mecenasa, dyrektorów jednostek pomocniczych, sołtysów, pracowników urzędu gminy, mieszkańców gminy Niegosławice. Szanowni państwo, przejdziemy teraz do stwierdzenia prawomocności obrad. Proszę, aby każdy radny potwierdził swoją obecność na tablecie. Szanowni Państwo, informuję, że na 15 radnych obecnych jest 13 radnych. Radna Krystyna Bondarowicz i radna Bożena Jędrzejek są nieobecne. Stwierdzam, że mamy kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał podczas dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, przejdę teraz do przedstawienia porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 55. zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, informacja wójta z działalności międzysesyjnej od 27 listopada 2023 roku do 28 grudnia 2023 roku. Punkt piąty, informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023-2033. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2024 rok. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu komunalnego w Niegosławicach na 2024 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Niegosławice na lata 2024-2027. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Niegosławice do rejestru należności publiczno-prawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru należności publiczno-prawnych. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2024-2034. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii dla gminy Niegosławice na lata 2024-2026. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34/7 w obrębie Sucha Dolna w gminie Niegosławica. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Punkt 19. Przyjęcie protokołu z 53. i 54. sesji Rady Gminy Niegosławica. Punkt 20. Wolne wnioski i informacje. Punkt 21. Zamknięcie obrad 55. zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławica. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad,
Chciałem tutaj zwrócić uwagę, że wpłynął wniosek podpisany przez zastępcę pana wójta dotyczący wycofania z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 12, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Niegosławice na lata 2024-2027. Pan wójt uzasadni jeszcze. Proszę bardzo. Państwo, ponieważ trochę jestem na urlopie, więc nie było mnie w tym czasie, kiedy pan dyrektor ustalał właśnie podjęcie uchwały w tej sprawie wieloletniego planu rozwoju. Ja, gdy dostałem materiały, zabrakło mi w tych materiałach dwóch strategicznych inwestycji. Pierwsza inwestycja to jest budowa kanalizacji w miejscowości Zimna Brzeźnica, Nowa Jabłona, Nowy Dwór. I druga bardzo ważna inwestycja, budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Dolna Krzywczyce. Dlatego myślałem, że można to będzie wprowadzić poprawką, ale okazuje się, że musi być również opinia Wód Polskich. Nic się nie stanie, jeśli to wejdzie do porządku obrad w miesiącu styczniu, a zależy mi na tym, żeby te dwie strategiczne inwestycje, jeśli chodzi o kanalizację, zostały włączone do planu. Nawet z jednego bardzo prostego powodu. No, szykują się duże środki z KPO, a sami państwo wiecie, że nie mamy w strategii, w jakimś planie rozwoju czy ustaleniach takich, które pozwolą na przygotowanie informacji bądź poddanie uchwały, co jest bardzo ważne na temat rozwoju takich inwestycji. No, mógłby być kłopot, bo byśmy musieli znowu się spotykać w jakimś tam czasie i uzupełniać, a myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma aż takiej wielkiej konieczności, żeby już to wprowadzić, a wolałbym, żeby w tej naszej strategii, tej całej kanalizacji, oprócz tych innych inwestycji wodociągowych, bo ja sobie zdaję sprawę, bo pan dyrektor tu bardzo ładnie ujął bardzo dużo inwestycji. Jedną z nich jest modernizacja również oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Gościeszowicach. To są też dwie strategiczne, ważne inwestycje i bez nich to no niestety będziemy zawsze kuleć, jeśli takie środki będą. Dlatego reasumując, proponuję, abyście państwo, aby została ta uchwała wycofana o uzupełnienie tych dwóch strategicznych inwestycji dla tych miejscowości, bo idą czasy, no sami państwo widzicie, wszystko stawia się na ochronę środowiska, więc dobrze by było, żeby te inwestycje również były w tym naszym planie inwestycyjnym, jeśli chodzi o gospodarkę samorządowego zakładu komunalnego. Bardzo dziękuję. Pan radny Inglot, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja oczywiście się cieszę, panie wójcie, że pan to powiedział bardzo wcześnie i zdążył pan to zauważyć, bo już tu ciśnienie rosło znaczy i Małgosi, i mnie, i dlatego że po raz kolejny Zimna Brzeźnica została pominięta i Nowa Jabłonna oczywiście przy okazji, bo zauważyliśmy, że Bukowica jest wpisana do tej inwestycji kanalizacji, Zimna Brzeźnica nie. Także bardzo się cieszę, panie wójcie, i gdyby można było głosować na dwie ręce, to bym głosował na dwie ręce oczywiście przeciw tej uchwale, bo ale no, niestety nie można, tak, bo to nie jest nie inna instytucja. Dobrze, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie Henryku, to powiem. Były już prowadzone wstępne rozmowy, sami państwo wiecie, na zebraniach, na spotkaniach, że takie podejmiemy działania. I była w Bukowicy, i była w Zimnej Brzeźnicy. Częściowo żeśmy rozmawiali w Nowej Jabłonnej. No, Nowy Dwór będzie podłączony do Nowej Jabłonny, więc jako jedna inwestycja. Tak zaplanowaliśmy, że koszt inwestycyjny na Zimną Brzeźnicę, Nową Jabłoną, Nowy Dwór będzie około 12 milionów. Natomiast około 8 milionów na zadanie, jeśli chodzi o Suchą Dolną i Krzywczycę. Pewnie 2-3 lata, bo to cała dokumentacja musi być przygotowana w ciągu roku, ale jeśli to mamy w strategii, to nie ma żadnego problemu, żeby właśnie się tym też zająć. Nie? Także... Ja jeszcze jedno tylko pytanie, jeżeli pozwoli pan przewodniczący. Panie wójcie, a jakie rozwiązanie byśmy zastosowali, bo nie mówimy o Wilczycach i za trasą, czyli o Zimnej Brzeźnicy Jurzyn tak zwany, tak? To będzie, tak, ja wiem. Będziemy rozmawiać później w trakcie, bo to będą oczywiście kanaliza miejscowa, czyli też zbiornikowa,
ale to też będzie podciągnięte pod system kanalizacji ogólnej, bo jeżeli będziemy robić tutaj ogólnospławną, ciśnieniową, to też będzie szło w kierunku Przesławia, to tam będzie musiała być zastosowana inna technologia. Zastanawiam się, czy też nie będzie takiej technologii, po rozmowie z ekspertami, również w Krzypczycach, czy będzie można przejść pod rzeką i podłączyć do suchej tony, ale to jest temat późniejszy. Najważniejsze dla mnie jest, żeby te inwestycje były tutaj w strategii naszego rozwoju. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do głosowania nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad punktu 12. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Szanowni Państwo, informuję, że 12 radnych zagłosowało za wnioskiem. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że z porządku obrad wycofano punkt 12. Teraz przejdziemy do głosowania nad przyjęciem całego porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Szanowni Państwo, informuję, że 13 radnych zagłosowało za przyjęciem porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad 55. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Niegosławice został przyjęty. Przechodzimy teraz, Szanowni Państwo, do punktu 4, czyli informacja wójta z działalności międzysesyjnej od 27 listopada 2023 roku do 28 grudnia 2023 roku. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście, sołtysi. No, dzisiaj będę krótko mówił, bo tych tematów nie ma tak dużo. Zacznę od trzech zarządzeń, które wprowadziłem. Pierwsze zarządzenie 12 grudnia na umowę dzierżawy przedłużającą działkę w miejscowości Przesław. Drugie zarządzenie tyczy się z 14 grudnia w sprawie rozliczania godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. To tyczy się oczywiście tutaj też naszych pracowników. I trzecie zarządzenie. Zarządzenie mówiące 8 grudnia o wprowadzeniu do wynajmu sali w miejscowości Przesław. Długo oczekiwana sala. Czekamy tylko jeszcze na decyzję sanepidu, która będzie określała warunki pracy tej sali. Jeśli chodzi o wynajmy, mówimy o gotowaniu. Także wprowadzamy do czynszu właśnie najm sali w miejscowości Przesław, dlatego jest to zarządzenie. No, mógłbym dodać, że w Nowej Jabłonnej będzie Nowa Jabłonna, ale to też nie musi być zarządzenie dopiero teraz, ponieważ Nowa Jabłonna będzie korzystać z programu probowskiego, więc będzie z wynajmu sal dla mieszkańców zwolniona. Proszę Państwa, 29 listopada miałem spotkanie z panem leśniczym w Protawie. Sprawa dotyczyła przede wszystkim drogi, która, nie wiem czy Państwo wiecie, pan Przemek będzie się orientował, to jest droga na Krzywczyce. W Krzywczycach na lewo ta droga pożarowa. Chcemy ten fragment drogi, oczywiście wystąpiliśmy do KOWR-u, bo jedna część jest kowrowska, druga część jest tego pana prywatnego, w zasadzie nie ma tej drogi, trzecia część jest gminna. I chcemy, bo tak po rozmowie z panem leśniczym, ta droga zostałaby naprawiona, czyli gruntownie przebudowana jako droga pożarowa dla nadleśnictwa Szprotawa, więc robimy starania, żeby podzielić tą działeczkę, odzyskać fragment od pana z gruntu prywatnego i przekazać całość pod zarząd nadleśnictwa. Będzie to też nam sprzyjało, ponieważ jako droga pożarowa, nie wiem, czy Państwo widzieliście, w Starej Jabłonnej została wybudowana nowa droga pożarowa przez las na Zimną Brzeźnicę. Porządna droga, więc tam myślę, że również taka droga się przyda. Pomoże to i ułatwi pracę naszych strażaków. 2 grudnia uczestniczyłem w miejscowości w Bukowicy. Na zaproszenie pani sołtys dziękuję za zaproszenie, jeśli chodzi o przygotowanie i spotkanie z mieszkańcami, bo odbył się tam odpust w tej miejscowości. Również to odpust w Mycielinie odbył się mikołajkowy z okazji Mikołaja.
czyli patrona kościoła parafialnego w Mycielinie. Pani Małgosia uczestniczyła. Tutaj chciałbym podziękować panu sołtysowi, mieszkańcom za zorganizowanie, za przygotowanie. No, już zawsze mówiłem i mówił, będę, warto kontynuować i kultywować takie tradycje, gdzie służy dobru swoich mieszkańców. Proszę państwa, 5 grudnia była taka mocno zakrojona akcja, państwo pewnie pamiętacie, no, nieszczęśliwy pożar w rodzinach. Akcją dotyczyła pomocy poszkodowanym naszym tutaj tym dwóm mieszkańcom dla pana Szostaka. No, tu z całego serca chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom kołu gospodyń, pani sołtys za zaangażowanie, moim pracownikom gminy, bo zrobiliśmy szybciutko, zaraz jeszcze w nocy, zaczęliśmy też również podejmować kroki, żeby jak najszybciej tych pogorzelców w jakiś sposób no, podać rękę i uratować i żeby można było no, dać im szansę normalnego dalej funkcjonowania. Pewnie państwo już wiecie, ja przygotowałem mieszkanie w ośrodku zdrowia, ponieważ obiekt jest opalany w okresie grzewczym, więc zostali ci panowie umieszczeni jeszcze przed świętami. Tu wszystkim naprawdę tym, którzy angażują się i przekazują różnego rodzaju środki, licytacje, zaangażowanie osobiste. Dziękuję za to, ponieważ no, byłem tam chyba 3-krotnie już. Pan, który tam zamieszkuje, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym mieszkańcom, którzy przyczynili się, włącznie ze strażakami, bo straż też bardzo dużo pomaga, czy pomaga, no i pomaga również za to, że oni mogli zamieszkać i zamieszkują. Termin jest taki, jak to mówią, bezterminowy, bo wystosowaliśmy pismo z urzędu do nadzoru budownictwa, nadzoru budowlanego w Żaganiu, czy obiekt ten, który został no, spalony częściowo, czy nadaje się w późniejszym czasie do remontu, bo musimy mieć ekspertyzę, żeby nie wydawać środków na remont, a później się okaże, że obiekt się nie nadaje. Jeśli będzie taka decyzja, po rozmowie z naszymi tutaj tymi mieszkańcami, którzy obecnie zamieszkują w ośrodku zdrowia, byłym ośrodku zdrowia w Niegosławicach, jest pragnienie, aby można było z powrotem, jeśli się uda, odbudować, więc te środki wszystkie, które są na koncie na ten cel, zostaną oczywiście przygotowane na adaptację powrotnie do tego domu, który został częściowo tam spalony. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować tej firmie, nie pamiętam nazwy, z Lubina, która pan kierownik czy pan prezes osobiście nadzoruje pracę zbiórki na temat właśnie tutaj zebrania środków na ten cel. Pamiętasz, Aniu, jak się nie pamiętasz nazywa? On osobiście tutaj też się zaangażował. Tam oczywiście w tej firmie pracuje ten syn i tutaj... No Sandem, firma Sandem, no w każdym razie, ale bardzo serdecznie wszystkim naprawdę wam dziękuję, że jeżeli wydarzy się jakieś nieszczęście, to jesteśmy w stanie pomóc i ogromne podziękowania za wasze serce, dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich tych, którzy nieraz udzielają swojego wsparcia, nie tylko akurat w tym celu, ale różne sytuacje na terenie naszej gminy, na terenie gmin sąsiednich wydarzyły się też i pożarowe i też zbiórki różnego rodzaju przez państwa i przez inne nasze tutaj instytucje takie gminne powodują, że możemy nieść im pomoc. Także z całego serca dziękuję. 8 jeszcze tutaj odbył się awans zawodowy nauczycieli w naszej sali. Nauczyciele dalej się kształcą, więc awans zawodowy musi odbyć się właśnie na terenie naszej tutaj gminy, czyli w sali posiedzeń. 10 grudnia byłem na spotkaniu, właściwie na mszy świętej uroczystej w kościele w Bukowicy. Jedna pani właśnie ukończyła 90 lat i złożyliśmy z naszej strony w imieniu nas wszystkich też życzenia, dużo zdrowia i następnych, jak ja to powiedziałem, następnych kolejnych 18 lat, bo to chyba było 5-lecie, bo jak 90 to jest, no może się tam troszeczkę pomyliłem. 11 miałem spotkanie z panią kurator. Mamy, wiecie państwo, nową panią kurator od spraw związanych z mieszkańcami, którzy odbywają kary społeczne.
No ponieważ nieszczęśliwie się stało, że poprzednia pani kurator nagle zmarła, więc mamy nową w zastępstwie i tutaj robimy też działania. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim sołtysom za pomoc i zaangażowanie, bo to właśnie kierowani ci skazani są do sołtysów. Mają pełne ręce roboty, nie zawsze się to udaje, ale myślę, że przy pomocy też i nowej pani kurator z Sądu Rejonowego w Żeganiu te prace będą wykonywane bardziej szybciej i solidniej. Także tutaj sołtysom bardzo dziękuję. A w dniu następnym, 12, uczestniczyłem na szkoleniu w sądzie w Zielonej Górze. Właśnie był poruszany temat skazanych na terenach naszych gmin. Na tym spotkaniu uczestniczyli również włodarze innych gmin, bo tak jak Państwo wiecie, no, skazani są kierowani na pracę społeczną do gminy. Gmina się tym zajmuje i dopiero rozdysponowuje najczęściej do sołtysów. Dlatego jest to takie ważne też było w zasadzie szkolenie. 15 były podpisywane dwa akty notarialne, oczywiście akt notarialny odnośnie sprzedaży dwóch działek. Tutaj na naszym terenie udało nam się sprzedać, fajnie, bo też płyną pieniążki. I na koniec tutaj jeszcze chciałbym podkreślić i podziękować i za zaangażowanie wszystkim tym, i sołtysom, i radnym, i mieszkańcom, i kołom gospodyń, którzy organizowali u siebie mikołajki, i strażakom, bo też widziałem, że się angażowali sołtysi, rady sołeckie, koła gospodyń. No i to też tak przebiegało pięknie. Oczywiście w miejscowości Gościeszowice, bo jest pani sołtys. Pani sołtys, też pani bardzo serdecznie dziękuję za jarmark organizowany dla Bożonarodzeniowy. Te tradycje fajnie, że są też podtrzymywane. I kończąc, panie przewodniczący, chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za cały rok ciężkiej pracy wspólnej. Mam nadzieję, że nowy rok rozpocznie się równie dobrze pod względem inwestycji, bo sami państwo wiecie, że jest co robić. Z tej okazji życzę wam wytrwałości, dobrej pracy, współpracy, zaangażowania, wzajemnej życzliwości, pomocy sobie i nam nawzajem, aby to wszystko przebiegało sprawnie, z korzyścią dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, przejdziemy teraz do punktu 5, czyli informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz przewodniczącego Rady Działalności Międzysesyjnej. O zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Także nasza komisja spotkała się 28 listopada. Omawialiśmy funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej za 2022 rok, kontrolę wykonania Funduszu Sołeckiego i Sal Wiejskich za 2022 rok oraz kontrolę gospodarowania mieniem Gminy Niekosowice za 2022 rok. Spotkamy się również dzisiaj tuż po sesji. Tutaj wstępnie ustaliliśmy godzinę 12, no ale oczywiście jeśli się sesja przedłuży, no to spotkamy się później. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Będziemy podsumowywać dotychczasowy rok i planować kolejny. Dziękuję. Bardzo o zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja spotkała się 15 grudnia. Oczywiście głównym punktem była analiza budżetu na 2024 rok. Tutaj uczestniczyła również pani skarbnik w naszej komisji, bo pan wójt i pan sekretarz, pani zastępca byli zaangażowani właśnie to, co wspomniał pan wójt z przekazaniem mieszkania dla pana ze Starej Jabłonki. Z rodzin, przepraszam. Dziękuję i to tyle. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę w zastępstwie za przewodniczącą. W zastępstwie za przewodniczącą Komisji Budżetu, Planowania i Finansów panią Małgorzatę Jarosz. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Komisja Budżetu spotkała się 20 grudnia. I tematem spotkania było omówienie materiałów na sesję dzisiejszą i analiza również budżetu na rok 2024. Dziękuję. Bardzo o zabranie głosu proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu spotkała się w dniu dzisiejszym. Panie wójcie, proszę nie myśleć, że złośliwie, bo ostatnio prosił pan, żeby nie robić, ale po prostu nie było innej możliwości i po ustaleniu z panią skarbnik zrobiliśmy dzisiaj.
Punktem pierwszym spotkania naszego było opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok. Komisja opiniuje pozytywnie budżet, znaczy plan budżetu. Drugim punktem było opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok, wstępne opracowanie. No i zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na dzisiejszą sesję. No i jeszcze ponadto uczestniczyłam w jasełkach w szkole podstawowej w Przecławiu. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Komisja w omawianym czasie nie miała spotkania. Dziękuję. O, Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu. Widzę, że chce zabrać głos. Nie? Także, Szanowni Państwo, ja w tym okresie międzysesyjnym uczestniczyłem tylko 12 grudnia w posiedzeniu sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Niegosławice, tak jak tutaj większość obecnych radnych. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do punktu 6, czyli podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 rok. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Dziękuję. W proponowanych zmianach uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 rok po podstawie prawnej wprowadza się zmiany w załączniku numer 1, czyli dochody budżetu gminy na 2023 rok, zwiększając je o kwotę 142 454,92 zł. W załączniku numer 2 wydatki budżetu gminy na 2023 rok również o tą samą kwotę. W załączniku numer 4 plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany dotyczącej dotacji celowej na inwestycje dla samorządowego zakładu komunalnego. Tam z kwoty 170 tysięcy, która pozostaje bez zmian, są tylko pomiędzy rozdziałami podzielone kwoty, ponieważ część tych środków poszło na inwestycje dotyczące wody w kwocie 32 200, a pozostała kwota pozostaje dalej na inwestycjach dotyczących ścieków, czyli 137 800 i razem jest to dalej ta sama kwota. Następnie ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone. Wynoszą one 4 190 866 zł i 81 groszy. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład ustala się na kwotę 9 732 285 zł. Zostały one zwiększone o 27 365,27 zł. Jest to aneks do promesy z Polskiego Ładu i to są środki z Polskiego Ładu. W załączniku numer 5 plan przychodów i kosztów gminnego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok. Też zmiany dotyczą tylko tego przeniesienia tych środków z dotacji celowej na inwestycje pomiędzy rozdziałami na wodę i na ścieki. Paragraf drugi. Budżet po zmianach wynosi dochody budżetu w kwocie 35 495 007 zł 26 groszy. Dochody bieżące 22 099 432 zł 65 groszy, majątkowe 13 395 574 zł 61 groszy, wydatki budżetu natomiast 40 362 773 zł i 78 groszy, bieżące wydatki w kwocie 24 132 260 zł i 32 grosze, a majątkowe w kwocie 16 230 513 zł i 46 groszy. Dziękuję pięknie. Pani Skarbnik, czy ktoś z radnych ma jakieś pytanie, uwagi? Nie widzę, także przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 rok. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu?
Szanowni Państwo, informuję, że 13 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 55/351 na 2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 rok została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 7, czyli podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023-2033. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Proszę Państwa, zmiany w tej uchwale dotyczą, wiadomo, zmian, które są w uchwale budżetowej, ale zmiany są w taki sposób dokonane, że ta wieloletnia prognoza finansowa nie musiałaby być podejmowana, gdyby nie to, że wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie. W związku z tym, że na dzisiejszej sesji Państwo będziecie podejmować też uchwałę dotyczącą przekazania dotacji na prace remontowe przy kościołach parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Anny w Niegosławicach, miejscowości Niegosławica oraz Przecław, dotacji, która w kwocie 1 000 000 zł została pozyskana z rządowego programu Odnowa Zabytków. Musi być to przedsięwzięcie, mimo że ta dotacja jest na przyszły rok, ale uchwała jest podejmowana w 2023, dlatego musi być wykaz przedsięwzięć wpisana w 2023 roku i to zadanie na 2023 rok jest z limitem 0 zł. Musiała też zostać dopisana do projektu WPF-u na 2024 rok. Myśleliśmy najpierw, że podejmiemy tą uchwałę w styczniu, ale ze względu na to, że w kościołach chcą już podjąć się tych zadań od początku roku, dlatego pracownik merytoryczny, pan Łukasz Kubiszyn, przygotował taki projekt uchwały jeszcze w tym roku i dlatego te zadania muszą zostać dopisane. Kwota jest w wysokości 1 020 408 16, ponieważ 20 408 16 jest to wpłata, którą dokonała parafia, a 1 000 000 zł z tego funduszu odbudowy, odnowy zabytków, dlatego w tej całej kwocie musi zostać przyjęta w załączniku dotyczącym przedsięwzięć i na 2023 rok, i na 2024 rok. Dziękuję pięknie. Z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023-2033. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Szanowni Państwo, informuję, że... A, jeszcze nie. Szanowni Państwo, informuję, że 12 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 55/352 na 2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023-2033 została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 8, czyli podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2023 został przedłożony na ręce pana przewodniczącego w dniu 15 listopada 2023 roku. Z uchwałą Państwo mogli się zapoznać. Mówię tym niemniej, odnosząc się do punktu wcześniejszego, jest naniesiona ta autopoprawka, która zmian w budżecie nie dokonuje, ponieważ kwota na parafię została w budżecie zaplanowana w wysokości 1 020 408 16, ale musi być wpisana jako przedsięwzięcie, dlatego wprowadziliśmy autopoprawkę. Uzasadnienie Państwo otrzymaliście wraz z materiałami na sesję, dlatego że uchwała jest podejmowana w 2023 roku, dlatego musi być to zadanie jako przedsięwzięcie wpisane. Pozostałe kwoty i cokolwiek innego, nie zostały żadne zmiany od tego 15 listopada dokonane. Regionalna Izba Obrachunkowa
szybciutko tylko do niej dojdę. W dniu 27 listopada 2023 roku uchwałą nr 527/2023 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Niegosławice na lata 2024-2033 opiniuje pozytywnie przedłożony przez wójta gminy Niegosławice projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Niegosławice na lata 2024-2033. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, także przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Niegosławice na lata 2024-2033. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Szanowni Państwo, informuję. Szanowni Państwo, informuję, że 12 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 55/353/2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033 została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 9, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2024 rok. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja może odczytam całą treść tej uchwały, która została zaprojektowana na 2024 rok. I tak po podstawie prawnej w paragrafie pierwszym ustala się dochody w łącznej kwocie 38 669 003,75 zł. Z tego dochody bieżące wynoszą 21 550 730 zł. 75 groszy. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 17 118 273 zł. W ustępie drugim ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 425 520 zł i 10 groszy. Z tego wydatki bieżące 22 381 375 zł i 41 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 19 044 144 zł i 69 groszy. W ustępie trzecim wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22 381 375 zł i 41 groszy, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17 093 555 zł i 41 groszy, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 137 133 zł i 23 grosze. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 956 422 zł i 18 groszy. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 882 980 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 762 840 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego 642 tysiące. Ustęp czwarty. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 19 044 144 zł i 69 groszy, w tym na zakupy inwestycyjne i inwestycje w tej samej kwocie. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 756 516 zł i 35 groszy, który zostanie pokryty
Punkt pierwszy. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w obrębnych ustawach w wysokości 178 182 zł i 3 grosze. Punkt drugi. Przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w wysokości 2 578 334 zł 32 grosze. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 924 563 zł 25 groszy, a rozchodów 1 168 046 zł 90 groszy. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na przejściowy deficyt 1 200 000, a spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości rozchodów, czyli 1 168 046 zł 90 groszy. W budżecie tworzy się, paragraf trzeci, w budżecie tworzy się rezerwy ogólną i celową w wysokości 130 tysięcy, ogólną w wysokości 75 tysięcy, a celową obowiązkową na zarządzanie kryzysowym w wysokości 55 tysięcy. Paragraf czwarty. Ustala się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 173 743 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań z funkcjonowaniem, na wydatki z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadów komunalnych w tej samej kwocie. Paragraf piąty. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 801 tysięcy, a nie należących w kwocie 1 132 388 zł 16 groszy. Paragraf szósty. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 47 tysięcy, z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 18 tysięcy, a wydatki z tego tytułu w kwocie 65 tysięcy. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 041 205 zł 23 grosze. Przychody i wydatki z tytułu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 178 182 zł i 3 grosze, a z tytułu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 200 000 i z Polskiego Ładu w wysokości 11 762 200 zł. W paragrafie 9 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2060 zł. Paragraf 10. Wydatki z Funduszu Sołeckiego na ogólną kwotę 332 171 zł i 51 groszy. W załączniku 11 określa się plan przychodów i kosztów gminnego samorządowego zakładu budżetowego i w paragrafie 12 są upoważnienia wójta, które wynikają z przedłożonej uchwały budżetowej. Do proponowanej uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa wydała dwie uchwały i jest to uchwała numer 525 na 2023 rok w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Niegosławice projektu uchwały budżetowej gminy Niegosławice na 2024 rok, którą opiniuje pozytywnie. Tak samo uchwała numer 526 na 2023, również z dnia 27 listopada 2023 roku, w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Niegosławice na 2024 rok, również opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania tego deficytu proponowanej uchwale budżetowej gminy Niegosławice na 2024 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Pan radny Marek Poźniak, proszę bardzo. Dziękuję za głos. Dziękuję za wyjaśnienia, za przedstawienie propozycji budżetu. Tutaj miałbym jedną uwagę, takie materiały na sesję, bo prosiliśmy o tym tutaj z radnymi o PDF-y edytowalne, a nie zdjęcia i skany. Tak, skan po raz kolejny budżetu
gdzie jest wiele tabeli do przejrzenia, dostaliśmy zdjęcie, dostaliśmy PDF. Ale jak już, mogę się wypowiedzieć, ja przekazałam również PDF i nie wiem, czy pan radny Sebastian Hakuado... Pytałem go na początku sesji, nie dostał, ale już no, trudno, już nie będzie kiedy tego poprawić, po prostu jako uwagę to zgłaszam, bo... I do uchwały i projekty przekazałam w takiej formie, jak miały być z uchwały. Pytania mam dotyczące wydatków. Wydatki z rozdziału 90.015, oświetlenie ulic, placów i dróg. W tym roku zaplanowane wydatki w roku 2023 to były na zakup energii 240 tysięcy, na zakup usług remontowych to 263 tysiące. A na przyszły rok znalazła się, na przyszły rok to jest 255 840 zł za energię i 280 358 zł na usługi remontowe i pojawiła się nowa pozycja, zakup usług pozostałych 880 zł, kwota nie jest jakoś porażająca, ale chciałem się dowiedzieć, co to jest zakup usług pozostałych. To jedno. Wiem, że to pani skarbnik po prostu wprowadza tabelę i to musi się zgadzać, więc pewnie pytanie będzie bardziej do pana wójta czy do osób, które się tym zajmują. Druga sprawa to też przy tej okazji chciałbym też uświadomić mieszkańcom, szczególnie mieszkańcom tym, którzy widzą uszkodzone punkty oświetleniowe czy miejsca, w których nie są remontowane czy usuwane awarie oświetlenia. Jak duże kwoty wydajemy na usługi remontowe, bo jeżeli chodzi o zakup energii, no to ceny energii wiemy, jak wyglądają, jak będą się kształtowały. Zamrożenie cen energii tylko w przyszłym roku mają potrwać tylko do czerwca, dalej nie wiadomo, więc tutaj do tej kwoty planowanej nie mam uwag. Natomiast jeżeli chodzi o zakup usług remontowych, no to mam pytanie, skąd ta podwyżka? I to nie jest mała podwyżka, bo to jest 17 tysięcy w stosunku do zaplanowanych na rok 2023. A to też wynika stąd, że składałem interpelację w tym roku w miesiącu lipcu. Interpelację dotyczącą załączania oświetlenia w miejscowości Mycielin i dostałem taką odpowiedź, zresztą wszystkie interpelacje zachęcam mieszkańców, radnych też do korzystania z BIP-u i do szczególnie do przejrzenia odpowiedzi na interpelację i w odpowiedzi na tamtą interpelację dostałem od pana wójta, bo jest podpisane wójt gminy Niegosławice, że informujemy jednak, ja zacytuję tutaj, że koszty związane ze zmianą czasu ustawień w miejscowości Mycielin wynoszą jednorazowo 243,9 zł, gdzie w tym roku będzie to już druga zmiana, co podwaja koszty. W innych miejscowościach podobne problemy nie są zgłaszane przez mieszkańców. Prosimy o rozważne i przemyślane zgłaszanie awarii. Była tutaj sugestia, że to nie było przemyślane. A podaje 244 zł w stosunku do wydatków w tym roku poniesionych na 263 tysiące zaplanowanych. W związku z tym zwróciłem się z kolejną interpelacją o przedstawienie rozliczenia prac, jakie ENEA wykonała na terenie całej gminy, nie tylko na terenie Mycielina. I dostałem interpelację, bo to była interpelacja z dnia 27 listopada, a odpowiedź jest z dnia 7 grudnia, też jest do przejrzenia. Proszę, zachęcam do przejrzenia tego. Jest na końcu tabela trudno odczytywalna, bo jest to tabela z jakiegoś arkusza kalkulacyjnego, wydrukowana bardzo małą czcionką, trzeba użyć lupy, żeby odczytać podsumowanie i kwotę rozliczenia. To kwotę rozliczenia do miesiąca listopada dostałem od ENEA na 69 tysięcy, no i tam 200, nie wiem, czy 96, czy 200, 206, bo jest to tak zamazane.
A więc ponad 180 prac za ponad 180 tysięcy nie ma. Stąd moje pytanie, uważam za zasadne, skąd ta podwyżka, czy to będzie rozliczane rzetelnie? I też apel do sołtysów widzicie i do radnych, widzicie w swoich miejscowościach, jak działa naprawa oświetlenia. No i po raz kolejny, wiem, że to już być może po raz kolejny, bo od początku tej kadencji, przez 5 lat o to apeluję, żeby przemyśleć, nie wiadomo, czy te pieniądze będą w przyszłości związane z modernizacją oświetlenia, czy powierzać tą modernizację oświetlenia takiej firmie jak Enea Oświetlenie, bo jak widzimy, płacimy za coś, czego nawet nie jesteśmy w stanie rozliczyć. To płacimy wcale niemałe pieniądze. Warto pomyśleć nad tym, żeby modernizować oświetlenie o własne zasoby. Ja tutaj słyszałem w kuluarowych rozmowach, że to jest nieopłacalne. Już nie będę wspominał o gminie Szczaniec, bo to byłoby, jest bliżej. Proszę zobaczyć w gminie Kożuchów, miejscowość Stypułów. Tam zbudowano już nie o, w oparciu o Enea Oświetlenie, oświetlenie miejscowości Stypułów, oświetlenie LED-owe. Zupełnie inaczej to wygląda niż wygląda to teraz w naszych wioskach, ale prosiłbym o odpowiedź właśnie o tą pozycję, zakup usług pozostałych, co to jest te usługi pozostałe i skąd ta planowana podwyżka za usługi remontowe, bo jeżeli chodzi o prąd, o zakup energii, to wiadomo, jak ceny energii się kształtują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik odpowie, tak? Znaczy ja się odniosę do tej kwoty na zakup usług pozostałych, ponieważ otrzymaliśmy środki, ale tak dokładnie nie ma, są wpisane jeszcze do budżetu, to zadzwoniłam teraz, za chwilę będę miała odpowiedź, w jakiej kwocie z programu Rozświetlona Polska i dokładnie w jakim rejonie będzie ten projekt prowadzony. To są na mapy i wydruki wszystkie do przeprowadzenia modernizacji tego oświetlenia, na które środki dostaliśmy z projektu z Rozświetlonej Polski. Umowa jest wyższa. Ja akurat byłam też przy podpisywaniu tej umowy z Enea Oświetlenie i pan tłumaczył, że no wszystkie koszta idą do góry, ale za to zwiększył, będziemy płacić większą kwotę, ale został nam zwiększony też fundusz remontowy. Po prostu nie idzie wynegocjować innych warunków, ale zwiększył nam fundusz remontowy, który zawsze był przeznaczany, że w sumie więcej zapłacimy o 300 zł na cały rok, ze względu na to, że więcej ma być przeznaczone na modernizację oświetlenia. Tyle ja tak z tych negocjacji przy podpisywaniu tej umowy byłam w stanie wyłuskać i tak nam się to udało, bo mówię, faktyczna kwota podwyżki to jest 300 zł, ponieważ pozostała kwota ma być na teren gminy, na modernizację, wymianę na LED-owe lamp w ramach tej umowy. Nie wiem, może pan wójt coś dopowie, a ja teraz... Ja tylko dopowiem, panie radny. No troszeczkę faktycznie pracownik może się zagalopował, przepraszam pana, że takiego ujął sformułowania, ale uważam, że sami państwo widzicie, że szwankują te strony internetowe czy te wyświetlenia i to ja bym bardzo, bardzo prosił, że jeżeli coś jest nie wiadomo, czy nie macie państwo do końca jakiejś informacji jasnej, zapraszam do pracownika, który bezpośrednio się tym zajmuje i myślę, że wtedy na bieżąco przekaże, wyjaśni, a nawet wydrukuje dokumenty, żebyście państwo mieli. No nie da się czasami, sami widzicie jak to jest, ale są od tego też pracownicy, macie państwo prawo w każdej chwili przyjść, zapytać, porozmawiać, prosić o wyjaśnienia, bo nie ukrywam, że też mi jest trudno na sesji w tej chwili odpowiedzieć, jak i co się stało, dlaczego jest taka, a nie inna kwota, bo no też nie siedzę w środkach, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, ale pracownik merytoryczny bardzo chętnie panu odpowie, więc bardzo proszę, zapraszam, jakby pan miał takie chwile, to o wyjaśnienie. Pani skarbnik, tak?
kwotę dofinansowania, jaką uzyskaliśmy z programu Rozświetlona Polska, to jest 380 tysięcy. Już mi pracownik jeszcze pisze szybciutko, gdzie wartość całej inwestycji ma być 475 tysięcy, a realizowana, mam nadzieję, że mnie słucha i szybciutko napisze, jeszcze w jakiej wsi, bo mówię, ja nie miałam okazji się jeszcze zapoznać z tym wnioskiem, bo to trafiło do inwestycji, nie trafiło jeszcze do działu finansowego, tylko do merytorycznego. A pracownik merytoryczny mi odpisał, że jeszcze nie wiadomo, gdzie po prostu możemy sobie wybrać lokalizację, bo to jest na ilość lamp i po prostu 250 lamp ma być wymienionych. Kto będzie wymieniał te lampy? Na oświetlenie, tak? Jak tak, na oświetlenie, bo mają, ale to ogólnopolskie po prostu mają. Ogólnopolskie, nie, nie ogólnopolskie. No to się nie będę wypowiadał. To ogólnopolski. Ja jeszcze sprostowanie do pana wójta. Ja tą interpelację zacząłem z powrotem pisać, ponieważ zgłaszałem to u pracownika i przez 2 miesiące nie były awarie usuwane, więc stwierdziłem, można się cofnąć do zapisu sesji od początku. Ja wiem, że to jest bardzo nudne. Ja próbowałem na początku kadencji mówić o tym, żeby opracować jakiś system zgłaszania usuwania awarii, żeby w tym systemie pozostawał jakiś ślad, że awarie zostały zgłoszone. Do tej pory nie zostało to zrealizowane. Zgłaszałem to, ponieważ później była prośba, żebym nie pisał interpelacji o naprawę oświetlenia, więc zgłaszałem to u pracownika. Niestety awarie nie były usuwane, więc uznałem, że słusznym i skutecznym przede wszystkim, jeżeli napiszę interpelację, to wtedy awarie są usuwane, zostaje po tym ślad, kiedy interpelacja została złożona, jaka jest odpowiedź na interpelację. I tutaj, panie wójcie, odpowiedź pod odpowiedzią nad interpelacją podpisał się pan, więc pan odpowiedzialność za to gotował, więc no, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Hakuła, proszę bardzo. Dziękuję. Na wstępie to chciałbym może się odnieść tutaj do słów pana radnego, bo przyznam szczerze, że nie wsłuchałem się dokładnie w tą dyskusję, bo też przeglądałem tutaj dokumenty, ale no, proszę państwa, pan radny już nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni zapewne wspomina o tych właśnie możliwościach innego jak gdyby oświetlania tych ulic i warto byłoby poznać, jak te koszty by miały wyglądać. Tutaj propozycja pana radnego jest jasna i klarowna. Wystarczyłoby, żeby pracownik odpowiedni sprawdził to, tak, jak to wygląda w tych gminach wspominanych, jakie koszty by to generowało u nas i jakie oszczędności, no i sprawa byłaby rozwiązana. A tak to tutaj każdorazowo ten temat, a szczególnie jeśli te koszty rosną tutaj, tak jak pani skarbnik wspomniała o tym programie, no to on i tak nie będzie w ten sposób rozwiązany, jak tutaj pan radny proponuje, tak, bo to będzie tylko wymiana tego oświetlenia. Ale nadal to będzie ten sam operator, no i po jakichś latach znowu wrócimy do tych samych problemów. Tutaj jeśli chodzi o zgłaszanie tych awarii, no to ostatnio, bo nie wiem jak tutaj właśnie Marek u ciebie to wygląda, ale ostatnio ja miałem przykład, że była latarnia niesprawna, no i w ciągu 3 dni zostało naprawione, bo tutaj z Marleną rozmawiałem, że Marlena właśnie zgłasza to, 2 tygodnie ma firma na to, żeby zająć się usterką, no i pytanie, dlaczego w Mycielnie w ciągu tych 2 tygodni to nie nastąpiło, więc trzeba by po prostu sprawdzić z wykonawcą, bo skoro tutaj się udało, no i Marlena tak mi przedstawiała, że w większości przypadków tak jest, że oni już po kilku dniach zajmują się tymi awariami, więc trzeba by było to po prostu sprawdzić. To tyle, jeśli chodzi o ten temat, no i miałbym pytania, bo no jeśli chodzi o sam projekt budżetu, no to... Ja przepraszam panie radny tylko, czy ja miałam króciutkie pytanie, jeśli chodzi o to oświetlenie, czy mogłabym, żebyśmy później już nie wracali do niego. Panie przewodniczący, mogę? Ja bym tylko chciała podpytać pani skarbnik, bo tutaj też uważam za zasadne poruszenie tego tematu. Chodzi mi o specyfikę, czy my otrzymujemy specyfikę za wykonane działania z NEI. Dokładnie, czy mamy określone... Ja wiem, że to jest oczywiste, ale bym tylko chciała dopytać, czy my dokładnie wiemy, za co płacimy,
kiedy płacimy i czy te faktury ktoś po prostu sprawdza, bo wiem, że one w różnym też czasie przychodzą i na różne kwoty opiewają, bo to nie są wiadomo te same, a to są dosyć spore kwoty i czy my za każdym razem możemy spojrzeć na taką specyfikację i potwierdzić, że tak, ten koszt został wykonany i czy ogólne po prostu są to faktury? Nie, za dodatkowe przychodzą do tego specyfikacje, trafiają do pracownika merytorycznego, trafia tam też faktura. Pracownik merytoryczny ma za zadanie wszystko sprawdzić i zweryfikować. Do mnie trafia już faktura opisana przez pracownika i potwierdzona, że zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i że wszystko zostało sprawdzone. I jeżeli pracownik merytoryczny się pod tym podpisuje, to... To znaczy, że zostało wszystko sprawdzone. Zajmuje się tym pani Marlena Kubiszyn, także na pewno bardzo dokładnie są te faktury weryfikowane, te specyfikacje i faktury do nich wystawiane. Dobrze, ja tylko chciałam o to dopytać. Dziękuję. W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 27 listopada, dnia 7 grudnia została udzielona odpowiedź. Jest załącznik tabelaryczny i jest w tabeli dokładne rozliczenie na 69 tysięcy. Z 263. Tak. Proszę bardzo. Tak. Dobrze, to dziękuję. Jeśli chodzi o projekt budżetu, no to warto zauważyć, że jest to spina się, tak? Jest to dobrze ułożony projekt budżetu. Tutaj widzimy, że też organy nadzorcze pozytywnie go opiniują. Chciałem tylko dopytać, bo tutaj jak rozumiem deficyt zaledwie tam w 250 tysiącach będzie pokrywany z tych wolnych środków, tak? A pozostałe to będą te wpływy jak gdyby spoza, więc deficyt de facto będzie i tak w większości pokryty tymi środkami, tak? Jestem za szybka do tych mikrofonów. Tak, dokładnie, tak jak pan tam rozczytał, tak jest skonstruowany ten deficyt, jest pełne pokrycie. My się musimy przedstawić, że te środki mamy na koncie, to tak nie jest też, że ja sobie piszę, tylko to musi być obrazowane już w tych sprawozdaniach, które my przekazujemy, one są zgodne z rachunkami bankowymi już z tego roku i to musi być widoczne, że ta kwota faktycznie pozostaje, także nie jest to takie gołosłowne, papierowe jakieś tworzenie, tylko musi być pokryte realiami. Rozumiem. Tak, chociaż no tutaj jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach, no i tutaj mamy choćby uzasadnienie do projektu, no bo jeśli chodzi o kwoty w tabelkach, no to wszystko jak najbardziej się zgadza i się spina. Tylko tutaj już może do pana wójta mam kilka pytań, bo już kiedyś, bodajże rok temu, pytałem o te plany sprzedaży działek gminnych. No i tutaj w uzasadnieniu mamy mowę o tym, że jest przynajmniej kilkanaście działek przeznaczonych do sprzedaży i w dużej mierze one mają być właśnie w 2024 roku sprzedane. No i tutaj jak gdyby wpływy dosyć spore są przewidziane, więc gdyby to się nie udało, no to już mamy pewien problem, więc no chciałem zapytać, czy pan wójt mógłby nam przedstawić właśnie ten plan, bo kiedyś wspominał pan na sesji, że na następnej sesji będzie ten plan przedstawiony, no i tak już z rok czekam. To ja szybciutko powiem. W objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok 24-23, na stronie 5 jest dokładne wyszczególnienie z numerami i z wyceną. Wszystko jest przedstawione, jest taka tabelka dołączona, bo to też RIO nie przyjmie faktycznych kwot, które mamy przeznaczone do sprzedaży, jeśli to nie zostanie potwierdzone razem z działem merytorycznym od zarządzania nieruchomościami, więc dostałam taką przygotowaną tabelkę i ją wkleiłam na stronie 5 do objaśnień, bo to bardziej do WPF-u jest jako uzasadnienie, dlatego że to w WPF-ie sprzedaż ma większe znaczenie niż w budżecie. Ja rozumiem, tylko właśnie ja mówię o planach, a pytanie, czy to na pewno będzie spełnione, bo jeśli przeznaczamy, też nie sprawdziłem tej tabelki teraz przed chwilą, więc nie pamiętam, ile tam było tych działek, ale przynajmniej kilkanaście, tak jak dobrze pamiętam, więc tu jest kwestia, bo pytanie moje też
tego jak gdyby tematu dotyczy, czy w Niegocowicach te wszystkie działki już zostały sprzedane, które są własnością gminy, czy jak to wygląda, bo widziałem, że na jednym z portali są wystawione przez prywatną osobę te działki na stacji, a pytanie jak tutaj z gminnymi działkami w tym rejonie wygląda sytuacja. Ja może tylko dopowiem, że przeznaczonych działek do sprzedaży jest więcej nawet niż tu przeznaczone. Przyjęliśmy to z taką trochę ostrożnością. Poza tym w tym roku też mieliśmy zaplanowaną kwotę, też wszystko nie doszło do sprzedaży, ale wiadomo, że budżet jest ruchomy. Już mamy takie zapewnienie, ponieważ przyszły wstępne deklaracje, że subwencja rozwojowa jednak będzie też w 2024 roku, więc będziemy mieli też taki pole manewru, jakiś pułap do tego, że w razie jak jedno nie zostanie zrealizowane, no to jakieś tam środki są zawsze cały rok, o to się ja naprawdę nie martwię, bo wiemy, że budżet jest bardzo rozwojowy i nie ma jakichś problemów z utrzymaniem i z realizacją zadań, które w nim. To ja tylko dopowiem, panie Sebastianie, jeśli chodzi o działki na stacji PKP, ponieważ niedawno zostało uchwalone przyjęte studium, więc na tej podstawie można już dokonywać podziału działek. To, że wcześniej są prywatne działki wystawione, to udało się tylko dlatego, że obowiązywało jeszcze stare studium z lat ubiegłych, gdzie termin wykonania, pamiętam, to był chyba sierpień, tylko nie wiem, który rok, więc udało się zrobić temu prywatnemu panu. Natomiast my na dzień dzisiejszy i w tej chwili jesteśmy w momencie podziału tych działek, jeżeli już wiemy, że można to dzielić, bo dostaniemy pozwolenie na sprzedaż tych działek i warunki zabudowy zostaną wydane ze względu na studium obowiązujące, więc jest przeznaczonych 28. Tym zajmuje się osobiście pan Łukasz, więc on tam rękę trzyma na pieczy, żeby dokonać jak najszybciej podziału tych działek i dopiero później idziemy w wycenę. Myślę, że w przyszłym roku 2024 zostanie to zrealizowane, tym bardziej, że mamy tam jeszcze dwóch właścicieli prywatnych oprócz tego i dlatego będziemy również planować środki na położenie drogi i doprowadzenie przede wszystkim kanalizy. No bo to też jest taki warunek, że jeżeli musimy po prostu działki uzbroić, jeżeli uzbroimy działki, to wtedy wartość będzie o wiele większa i tym właśnie zajmuje się pracownik. Myślę, że na pewno w przyszłym roku te działki zostaną sprzedane. Pojawiają się, tak jak pani skarbnik powiedziała, również jeszcze inne działki, z tego względu, że przez pewne okresy czasu są to działki tak zwane rencistów w różnych miejscowościach i one w miarę możliwości upływu terminu ważności, czyli jeśli ktoś nie zgłasza się z potomstwa bądź współwłaścicieli, działki przechodzą na koszt gminy. No i wtedy gmina staje się właścicielem przez starostwo zatwierdzonym i sprzedajemy. I teraz ostatnio jest również taka duża działka w Nowej Jabłonnej, gdzie do tej pory nie było można, natomiast w tej chwili będzie też można sprzedać, też to będą pieniążki. Także na bieżąco analizujemy i trzymamy rękę na pulsie, żeby jak najwięcej było tych sprzedaży, bo nie ukrywam, że no po prostu ludzie też czekają. Następną taką działką jest w zasadzie dwie działki, może i trzy. To zależy jak to jeszcze nam, który geodeta wyrobi się szybciej, bo to zostało zgłoszone w zeszłym roku. Mówimy o Przecławiu. Pan Daniel wie, które to są działki, więc mam nadzieję, że też to ruszy i też zostaną te działki sprzedane. Mamy jeszcze dwie bardzo duże działki. Ogranicza nas tylko termin 2024 listopad, październik. Mówimy o działkach w Rudzinach. Nie wiem, czy państwo wiecie, tam jest 120 hektarów do sprzedaży. Działki są wycenione na 3 miliony 120 tysięcy, więc jeśli nawet mamy już, nie ukrywam, że mamy już zgłoszonych dwóch oferentów, którzy chcieliby kupić, ale nie możemy działki sprzedać do momentu, kiedy jest okres dzierżawy, dopiero w tym okresie, kiedy dzierżawa wyjdzie już całościowo z obiegu. No i także ja jestem troszeczkę optymistą, może już nie takim wielkim, ale optymistą, że
zawsze będziemy coś z tych działek sprzedawać. Pojawiają się te działki, gdzie też i mieszkańcy pytają. I powiem Państwu, że czasami te działki są wycenione przez rzeczoznawców w odpowiedniej cenie, ale poprzez to, że zgłaszają się dwóch, trzech, czterech, którzy chcą kupić, no to te ceny rosną. Także czasami jest i to podwójna wartość. Także mam nadzieję, że wszystko to będzie dobrze finansowo spięte. Dziękuję bardzo. Rozumiem. A jeszcze tylko dopytam, te działki na stacji to będą planowane jeszcze w 2024 do sprzedaży? Czy tak, jeszcze? W 2024, bo jesteśmy w trakcie opracowywania z panem dyrektorem zakładu i tutaj z panem Sławkiem, jeśli chodzi o dział, dwa kierunki, droga i kanalizacja, żeby można było i woda, nie? Bo to musi być równomiernie, że jeżeli już będą do podziału, także musimy mieć zabezpieczone środki, żeby wykonać też podłączenie, żeby one miały większą wartość, nie? Dobrze. Chciałem jeszcze dopytać, bo tutaj są zaplanowane dochody z podatku od pol energii w wysokości 600 tysięcy złotych. Planowana inwestycja w styczniu, a podatek już od lutego, tak? Tak, dostaliśmy taką informację telefoniczną, już potwierdzenie, bo podatek wpływa od miesiąca po rozpoczęciu inwestycji. W styczniu ma być w kopanie Łopaty. To było potwierdzenie telefonicznie od firmy. Też nie przyjmowaliśmy całej kwoty, jakby tam jakaś obsuwa była. No, zakładaliśmy, że przyjmiemy nie w całości tą, którą wyliczyła pani Małgosia do podatku. A ja jeszcze tak powiem na wstępie, bo pani Jola z biura rady prosiła mnie, żeby zdementować, bo przysłała mi nawet screena z komputera, że wysłała państwu radnym w PDF-ie projekt uchwały budżetowej do pana radnego Sebastiana Hachuły, Przemysława Zgrzebskiego, pana Marka Poźniaka i pytała pana przewodniczącego, ale pan przewodniczący nie chciał. I przysłała mi screena, także może gdzieś w poczcie się zagubiło. Możliwe. Dziękuję. Chciałem jeszcze pana wójta dopytać na temat inwestycji planowanych, bo już gdzieś się pojawiały głosy o tej budowie Centrum Kół Gospodyń Wiejskich, no ale gdzieś szczegółów nie dowiedzieliśmy się zbyt wielkich, no i chciałem pana wójta o to dopytać, bo jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, no to nasz wkład jest dosyć minimalny. No i większość tych inwestycji jest jak najbardziej wskazana do realizacji. No, chciałem zapytać właśnie o to koło gospodyń wiejskich, bo no tutaj 3 miliony jest jakby koszt, a nasz wkład będzie wynosił ponad 800 tysięcy, więc pytanie, jaki cel ma to centrum i na czym to ma polegać? Już dziękuję bardzo panie Sebastianie za to pytanie, już wszystko tłumaczę. Proszę Państwa, jak sami widzicie, coraz więcej inwestycji, które zostały zaplanowane na terenie naszej gminy, mają może takie trochę zaskakujące nazwy. Jedną inwestycją, jeśli Pan pozwoli, to kilka rzeczy powiem szczegółowo. Mówimy o budowie świetlicy wiejskiej w Krzywczycach pod nazwą Ostoja Leśna. Mamy też również Centrum Społeczności Lokalnej w Nowej Jabłonnej, gdzie została wyremontowana w dużym stopniu, termomodernizowana świetlica wiejska. No i nazwaliśmy, żeby dostać środki odpowiednie na Suchą Dolną, na budowę świetlicy wiejskiej pod nazwą Centrum Kół Gospodyń Wiejskich. Też żeśmy nazwali sobie marzenie. To będzie po prostu świetlica. Ta świetlica od lat też jest oczekiwana. Tak jak Państwo pamiętacie, z Przesławiem w 2014 roku i dopiero niedawno została świetlica oddana. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale na świetlicę w Suchej Dolnej jest gotowy projekt z pozwoleniem na budowę w 2019 roku, żeśmy dostali. I tak jak tutaj chciałbym nadmienić, nazywając różnie takie zadania na naszym terenie,
Wszystko będzie nazywamy to dlatego, żeby pozyskać jak najwięcej środków z różnych źródeł. I tak jak dostaliśmy, sami Państwo widzicie, na czy boiska sportowe, czy na halę sportową z programu Olimpia na Gościeszowice, bardzo piękna, duża hala, gdzie jeszcze dodatkowo dostaliśmy prawie 2 miliony, żeby ona była naprawdę funkcjonalna i służyła całemu tam naszemu społeczeństwu, czy Gościeszowic, no wszystkich tych miejscowości z tamtej strony, więc to tłumaczę dalej. Więc jeśli chodzi o Suchą Dolną, bo też tak spotkałem się może z takim, może nie pretensją, ale takim zapytaniem, że tyle inwestycji w Suchej Dolnej się dzieje w tym roku. Ja powiem Państwu, przez lata Sucha Dolna też, no sami Państwo pamiętacie, przypomnę słowa pana radnego, który mówi, że wiatraki uciążliwe dla mieszkańców, że fotowoltaika idzie wielkim zapałem, a mieszkańcy nie mają nic. Nadszedł czas, żeby w jakiś sposób zrekompensować i zrobić dla mieszkańców Suchej Dolnej również inwestycje dawno oczekiwane. Państwo nie byliście pewnie w sali wiejskiej w Suchej Dolnej, w jakim ona jest stanie, z oberwanym sufitem, może ktoś był, widzieliście. Zmierzam dalej. Sami Państwo pamiętacie, no, obiekt szkoły. No, pojawiły się środki na edukację, więc grzech było nie skorzystać, żeby dostać na budowę przedszkola, na przebudowę szkoły na przedszkole, gdzie dostaliśmy 95% dofinansowania. To znaczy najpierw były z obszarów wiejskich, bo to było z PROW-u, te środki były, no więc trzeba było to nazwać, bo jeszcze była szansa na termomodernizację obiektu edukacyjnego. Uznaliśmy, że szkoła w Suchej Dolnej będzie szkołą w przyszłości jako przedszkolem, ale jest to obiekt edukacyjny i na to na 7 gmin, na 14 gmin zostało przyjętych 7 wniosków, ja Państwu już kiedyś mówiłem, i nasza gmina dostała największą ilość punktów, na pierwszym miejscu i dostaliśmy największe ilości środków. Ponieważ obiekt jest pięknie położony nad rzeką, więc uznaliśmy, że dobrze by było, żeby tam faktycznie edukacja się odbywała. Zrobiliśmy drugi start akurat, no, było można dopisać na dofinansowanie, na reorganizowanie czy przebudowę szkoły na przedszkole. Udało się, dostaliśmy prawie niecałe 2 miliony. Teraz rozpisujemy sprawę całego wyposażenia i sprawę terenu zewnętrznego. Jak Państwo widzicie, obiekt jest piękny, ale w środku no, trzeba jeszcze dużo remontów stawić. Tam będą nasze dzieci z obu szkół, 4-, 5-, 6-letnie. Ponieważ tak jak z rozmowy z rodzicami, chcieli rodzice nie na jednym spotkaniu, żeby taki obiekt powstał z dala od szkół, żeby tam mogły dzieci przebywać od 7 do 17. A żeby dziecko przebywało od 7 do 17, to musi mieć śniadanie, musi mieć obiad, musi mieć podwieczorek. Wracam do sali. Sala wiejska będzie drugą salą na terenie gminy, która będzie miała prawo, uprawnienia wszelkiego rodzaju do gotowania. Tutaj, jeżeli mówimy o innych salach wiejskich, owszem, bo to jest dla społeczności, więc tutaj nikt nie będzie tego rozważał. Każde koło gospodyń robi to dla swoich mieszkańców, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast jeśli pojawi się już tak zwane dożywianie codzienne, to już muszą być przepisy, które bardzo mocno określają cel i zadania. Mało tego, żeśmy tą salę doposażyli w takim stopniu, że maksymalnie jak tylko było możliwe, jeśli chodzi o środki na wyposażenie kuchni. Tam będzie kuchnia z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie jedna kucharka gotować na 3 obiekty. Jakie? Jak Państwo wiecie, jesteśmy też, czekamy tylko na Ministerstwo Finansów zaakceptowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe dla Ludzi Starszych. Więc to będzie obiekt, który za przedszkolem będzie umieszczony przy lesie i tam będą mieszkańcy o niepełnosprawnościach różnego typu, bo takie były obwarowania, żeby zrobić 5 mieszkań całodobowych, 15 takich dziennego pobytu. Mieszkańcy będą mogli przywozić, zabierać i tak dalej. Tam też należy... No ale oczywiście tam będzie opieka lekarska, pielęgniarka, no i te wszystkie inne rzeczy. Myśmy konsultowali się z gminą Bogdaniec, gdzie już obiekt powstał i dlatego chcieliśmy i w zeszłym roku, znaczy w tym roku, przepraszam, bo to jeszcze mamy 2023, dostaliśmy jako jedyna gmina w województwie lubuskim
pieniążki, 100% dofinansowania na budowę i 5 lat darmowe utrzymanie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, ale z relacji zresztą są państwo sołtysowie, czy panie, czy panowie, są też mieszkańcy, z którymi żeśmy rozmawiali od dawna, państwo pewnie też jako radni rozmawiali, że przydałby się na terenie gminy obiekt, gdzie można będzie ulokować ludzi niepełnosprawnych, starszych. Warunkiem było też, żeby to był teren poza wioską, gdzieś w takim, na takim uboczu, żeby on nie przeszkadzał i nie kolidował z tym, że jest duży ruch i tak dalej. Uznaliśmy za stosowne, że to taki obiekt powstanie w Suchej Dolnej, on będzie miał właśnie taką funkcję, która pozwoli na to, żeby tamci starsi ludzie, czy schorowani, czy niepełnosprawni przebywali. Tam też trzeba będzie tych ludzi karmić. Wobec tego postanowiłem, że jeżeli powstanie świetlica wiejska w Suchej Dolnej z pełnowymiarowa, znaczy z pełnym wyposażeniem, jeśli chodzi o środki i utrzymanie w sprawie gotowania, więc będzie osoba, która, kucharka, która będzie gotowała i na przedszkole, i będzie gotowała dla ludzi tych z tego ośrodka. A że to jest tak nazwane centrum, no można to różnie interpretować, ale myślę, że po tylu latach Sucha Dolna też zasługuje sobie na piękną, wspaniałą salę i tu chylę czoła do pani Małgosi Jarosz, która od dłuższego okresu czasu zawsze mówi, wujcie, jak budować to nowe z dala od połączeń, bo mają Nowe Jabłony dobry przykład, jak się dzieje, jakie są czasami problemy. Więc żeby remontować Suchą Dolną, doszliśmy do wniosku, że lepiej wybudować nowy. Tym bardziej, że od dawna obiekt, dokumentacja jest przygotowana. Jak jeszcze raz powtórzę, w 2019 roku jest otwarte pozwolenie na budowę, więc tylko kwestia, dostaliśmy środki. Ja wiem, że to jest może dużo, ale to się nam zrekompensuje, bo jeśli będą różnego rodzaju spotkania, bo... Zaproszę o ciszę, bo pan wójt no, nie po to tutaj tłumaczy, żeby każdy proszę sobie państwa, rozmawiał. No może to tak też jest takie troszkę może... z państwa strony inaczej postrzegane, ale dlaczego nie można spotkać się w jednym takim wielkim miejscu, gdzie jest centrum kół gospodyń wiejskich, tak to nazwane, raz na jakiś czas mogą spotkać się wszystkie koła gospodyń, mogą sobie robić jakieś zawody, można zaprosić inne gminy, gdzie też ta sala będzie w sposób jakiś funkcjonowała i będzie ona służyć przede wszystkim mieszkańcom lokalnym. I to była... W sumie budynek idzie za 800 tysięcy, bo resztę, jak pani skarbnik mówi, resztę mamy dofinansowanie. A to zawsze można przekształcić. Także takie to było moje... Zresztą rozmawiałem i z panem sołtysem Suchej Dolnej, rozmawiałem z panem radnym, z panem Przemkiem, że takie mamy plany. No oczywiście uważam, że dla tej części mieszkańców czas najwyższy, żeby też powstało. Mówimy tutaj o Krzypczycach, mówimy tutaj o Suchej Dolnej. W innych wszystkich miejscowościach, jak państwo zauważacie, jest naprawdę dużo wspaniałych obiektów nowoczesnych, zmodernizowanych. Także gdy popatrzymy, to w zasadzie w każdej miejscowości coś się dzieje, czyli dokonujemy jak nie remontu, to budujemy nowe i to ma służyć rozwojowi naszych mieszkańców. Ja jestem z tego dumny, że możemy wspólnie, oczywiście przy państwa akceptacji, takie inwestycje prowadzić. I dlatego między innymi również, bo jeszcze dostaliśmy pieniążki na dzwonnicę w Zimnej Brzeźnicy, też będzie remontowana, też to będzie centrum, takie punkt widokowy dla mieszkańców. Na dole będzie zrobione pole biwakowe dla dzieciaków, będzie możliwość różnej edukacji i tak dalej przy wykorzystaniu sali wiejskiej. O tym na razie też już nie będę mówił, bo to bym musiał jeszcze długo mówić, więc dlatego ważną rzeczą jest dla mnie też i kanaliza, o której państwo jeszcze mówili, dlatego uważam, że w przyszłym roku będzie dokumentacja robiona na Bukowice, na Nową Jabłonną i na Zimną Brzeźnicę. Oczywiście mówimy Nowy Dwór, zawsze liczę pod tym. Mamy na to w budżecie jakieś tam jeszcze środki, więc na razie plany. Sami państwo wiecie, że zaplanowanie celu inwestycji kanalizacji sanitarnej to trwa ponad rok. Czasami do półtora z tymi pozwoleniami. Także warto zrobić, aby mieszkańcy tym bardziej, że póki co, sami państwo widzicie, mieszkańcy nie dokładają ani grosza do inwestycji. Ani w Mycielinie, ani w Starej Jabłonnej, ani w Rudzinach są to środki,
tak skonstruowane, że my w całości pokrywamy poprzez te środki zewnętrzne i mieszkańcy dostają inwestycje i są, zresztą można powiedzieć, jest pan Marek w Mycielinie, jak funkcjonuje kanalizacja, 5 lat bez, oczywiście bez usterek. Jest to może i droga inwestycja, ale uważam, że tak pan Sebastian powiedział, któryś to powiedział, że no, jak już robi to coś porządnego, a nie tanio, bo potem jest takie przysłowie, tanie mięso psy jedzą, jak to się tak powiem brzydko. Ale takie są, no i dlatego jak robimy coś porządnego, być może jest to droga inwestycja w Suchej Dolnej, ale sami państwo wiecie, kilka lat do tyłu się cofniemy, mieliśmy budować centrum tutaj takie piękne z pokojami dla ludzi i tak dalej na boisku za 3,5 miliona, a teraz okazuje się, że 3,5 miliona jest tylko sama remiza. No koszty wiadomo, że materiały są drogie, ale uważam, że warto tutaj też inwestować. I dlaczego jeszcze wszystko usytuowałem w Suchej Dolnej? Mamy sąsiednią gminę Szprotawę. Sami państwo widzicie, że w gmieniu Oka rozwija się strefa. My też planujemy tam na przykład 6 oddziałów przedszkolnych. Może się okazać, że zerówka zostanie, bo nie będzie na tyle miejsca, żeby, jeżeli przyjdą dzieci z zewnątrz, to jest płatne. To tak jak my płacimy dla sąsiednich gmin za to, że mamy przedszkolaków w innych gminach, tak samo będziemy pobierać opłaty również tutaj. Także myślę, że przemyślałem to dosyć skrupulatnie i tak dalekosiężnie, bo jest dużo na terenie gminy naszych mieszkańców, którzy potrzebują pomocy, którzy no, mogliby mieszkać u siebie, tym bardziej, że to też będzie płatne, bo przecież są środki, czy nawet rentowe i inne, które pozwalają na to, że nauczymy. To nie będzie tak, że wszystko będzie tam za darmo. Więc myślę, że taki obiekt też samoistnie się utrzyma i te środki, które będą wpływały, dadzą możliwość na to, żeby to funkcjonowało. Tyle z mojej strony, bo jeszcze bym dużo mówił. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Jeszcze pan radny kontynuuje? Tak. Dobrze, proszę. Panie wójcie, to jeśli chodzi o te inwestycje, to chciałem zapytać o taką skromną inwestycję pod nazwą termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach. Bo przyznam, że wielu mieszkańców do mnie z takimi pytaniami się kieruje, że jak to jest, że wszystko właśnie jest odnawiane, termomodernizowane, tu panele fotowoltaiczne, tam. A budynek gminy jak wyglądał, tak wygląda w zimie tylko kopcą. No i pytanie, co za te skromne 60 tysięcy uda się zrobić? Pozwoli pan, że oddam głos pani skarbnik. Nie, 61 tysięcy to jest wstępnie zaplanowana kwota na projekt i wszystkie mapy do celów projektowych IPW, dlatego że wniosek będzie składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Jeżeli pozyskamy te środki unijne faktycznie i dofinansowanie w wysokości 85%, będziemy tą inwestycję realizować. Mamy nadzieję, bo do tej pory praktycznie wszystkie nasze wnioski przechodzą w różnych instytucjach, że ten również przejdzie i będziemy mogli zrobić nowoczesne, zmodernizowane ogrzewanie, ocieplić ten budynek, bo cały czas mamy też taki nóż na gardle, ponieważ instytucje publiczne muszą się wykazywać oszczędnością energii. Z tego robi się sprawozdania, a nam ciężko oszczędzić energii, bo budynek jest tak nieszczelny i tak jak państwo sami mówicie, jest to kopciuch, a jest to wizytówka też naszej gminy, dlatego chcemy pozyskać środki, bo wiadomo, z własnych to w ogóle nie ma sensu robić. Tak, również te gospodarcze, remiza się już wyniesie, będzie można wszystko fajnie zaadoptować. Chcemy to tak ładnie zaplanować, żeby można być dumnym i z tego budynku, i ekologicznym. Ja nie zadawała odpowiedź, pani skarbnik? Tak, na ten moment tak. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, bo dobrze. 60 tysięcy na sam projekt, no a właśnie pytanie, jak to dalej będzie wyglądało, jakie dofinansowanie i wszystko. Dobrze, chciałem jeszcze dopytać na temat tych boisk w Gryszowicach, bo no przyzna panie wójcie, że no tutaj wielu radnych, no i mieszkańców jest no po prostu zawiedzionych tym, jak jest realizowany projekt przy szkole w Przesławiu, bo było obiecywane pełnowymiarowe boisko, no i nic z tych planów nie wyszło. My gdzieś tam też może nie dopatrzyliśmy
się w projekcie, w ogłoszeniach, jaki jest ostateczny plan, ale pan wójt nam jak gdyby tutaj zapewniał, że będzie to pełnowymiarowe boisko w Przesławiu. Na tego boiska tam nie będzie, a do dzisiaj wielu mieszkańców jest przekonanych, że ono tam właśnie powstaje. No i pytanie, jak to będzie w Gorzowicach wyglądało, gdzie będzie zlokalizowane to boisko, bo też wiem, że na temat konkretnej jakby lokalizacji były tam wątpliwości, prośby, żeby było bliżej szkoły. No i jak to ma właśnie wyglądać, bo żebyśmy też się nie obudzili, że będzie inaczej niż wszyscy myśleli, że będzie. Powiem tak, panie Sebastianie, no ja też robię pomyłki. Nie wiedziałem, że to jest kompleks boisk sportowych, pełnowymiarowych, ale dla szkół. Nie da się umieścić boiska dla takiego pełnowymiarowego, jak tutaj jest w Niegosławicach, ponieważ nie ma tam miejsca. Ja później też i rozmawiałem. No i to też. I później miałem jeszcze informację, bo wiecie, ja to tam też chciałbym, żeby to wszyscy byli zadowoleni. Na różnego rodzaju treningi, małe jakieś tam zajęcia sportowe, na ćwiczenia i tak dalej. Oczywiście one się będą nadawały. Natomiast przepraszam, naprawdę nie wiedziałem, że pełnowymiarowe boisko nie da się usytuować przy tym obiekcie szkoły, bo wymiary są na tyle porządne, że tak powiem, czyli tam jest, nie wiem, 60, nie, 95 na 60, więc nie miałoby się to jak do tego, żeby go tam usytuować. To później, co rozmawialiśmy, to jest zespół boisk pełnowymiarowych, ale dla szkół, nie dla, no po prostu też nie zrozumiałem, że to chciałem jak najlepiej. Natomiast, żeby pana tutaj też usatysfakcjonować, miałem spotkanie z panem prezesem piłki nożnej, był u mnie osobiście i zadeklarowałem, że jeżeli miałoby takie boisko powstać pełnowymiarowe, to w Gościeszowicach, bo tam w zasadzie jest przygotowana i murawa, i są trybunki i tak dalej. Ja tylko pan prezes był, oglądał, mówi, że nadaje się. Był również, oglądał tu w Niegoczajcach, mówi, że tutaj nie da się, bo nie ma miejsca, ale wiecie, no zawsze można to jakoś wszystko poukładać, żeby byli wszyscy zadowoleni. Ale doszedłem też do takiego rozumowania, że jeżeli powstanie pełnowymiarowa duża hala sportowa, bo prawie za 5 milionów, więc będzie możliwość korzystania z hali sportowej, gdzie będzie to już naprawdę obiekt wysokiej jakości. Tak jak państwo kiedyś czytaliście w gazetach, że wójta nie zadowalało 2 miliony 800, on chciał prawie 5, no i dostał, więc to będzie połączone i będzie piękny obiekt sportowy również i przede wszystkim też dla mieszkańców. Także wszystkie drużyny sportowe, które będą mogły z niego korzystać. I myślałem sobie, że jeżeli się uda doposażyć to boisko, które tam jest, w sensie lamp, w sensie tych boksów, bo to musi przecież być, słuchajcie, idą czasy, musi być ubikacja, musi być szatnia, musi być prysznic, więc te wymogi są coraz większe, więc żeby boisko było sportowe i nazywało się boiskiem sportowym, dlatego ja tak zawsze apelowałem do pani sołtys Gościeszowic, nie nazywajmy tego boiskiem sportowym, bo to nie jest boisko sportowe, to jest plac. Jeżeli będą spełnione te wymogi i wszystko to można będzie ugryźć. Myślę, że pieniądze będą jeszcze nie jedne. Czy ja, czy inny włodarz, który będzie tutaj na stanowisku, czy państwo radni, czy inni radni też mogą podejmować takie decyzje i zobaczycie, jak to można tak zrobić, żeby wszystkie strony były zadowolone. I dlatego uważam, że jeżeli powstanie, bo to już zaraz będziemy robić przetarg na tą halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Czy ona jest w tym miejscu, czy w innym miejscu? Aspekty były różne, to sobie fachowcy wypowiadali, nie ja. Więc tak zostało zaplanowane, bo taka jest działka, bo na następnej działce nie ma możliwości stawiania obiektu, ponieważ jest nie na terenie szkoły. No więc tak zostanie ten obiekt. I jeżeli byłby obiekt taki sportowy, duży, to można by było korzystać od razu z boiska obok. Ale jak będzie, jak sytuacja pokaże, jakie będą warunki, co się może zmienić, bo może się dużo zmienić. Może faktycznie da się coś zrobić, żeby tutaj boisko było też przy remizie, żeby ono jednak funkcjonowało, że tu jest centrum wioski. Tutaj też nie są duże nakłady, także wybór jest duży. Może być tu i tu,
tylko żeby było komu grać. Bo my będziemy dawać, my będziemy pomagać, sami Państwo wiecie, przeznaczamy środki, tylko żeby byli zainteresowani. Tak samo jest jak jest z remizami. Remizy strażackie remontujemy, pomagamy, bo jest tych strażaków naprawdę dużo. Jest zainteresowanie, więc warto wkładać środki na to, żeby te remizy funkcjonowały, żeby ci strażacy bronili naszego mienia, naszego życia i tak dalej. Mamy 4 jednostki, bardzo pięknie uaktywniła się teraz jednostka w Mycielinie. Tam też z tego co wiem jest pan sołtys, będzie powołana i drużyna dziecięca i młodzieżowa w styczniu, więc to się też rozwija. W Zimnej Brzeźnicy już jest powołana, także powoli, powoli jest bardzo duży zasób, jeśli chodzi o młodych ludzi i można ich zająć. Te obiekty niech funkcjonują i służą. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. No i chciałem tutaj zapytać o inwestycje, której mi zabrakło w planie, a korzystając z tego, że jest też pan radny powiatowy, no to tutaj ta nasza nieszczęsna droga do Szprotawy. Jakie tutaj są plany na 2024 rok, jeśli chodzi o realizację tego, bo przyznam szczerze, że na moje szczęście nie często muszę tamtędy przejeżdżać, ale jeśli już muszę, to, no to jest to mordęga. Zarówno dla mnie, jak i zawieszenia mojego samochodu, a już co dopiero mówić o osobach, które poruszają się tam jednośladami, czy to rowerem, czy to motocyklem, a szczególnie w takiej pogodzie, jak mamy obecnie. Powiem tak, no też czekamy, nie mamy tutaj od pana starosty takich bliższych żadnych informacji, ale jeśli pan pozwoli, może pan radny powiatu by w tej kwestii zajął głos, bo pewnie więcej wie. Wiem, że robi się dokumentacja, ale co i jak to? Jeśli pan pozwoli, to odpowie, dobrze? Znaczy, no dobrze, no oczywiście też, tylko ja bardziej pytałem właśnie tutaj o projekt budżetu, tak, i czy my jakiekolwiek środki w ogóle planujemy, bo tutaj jeśli są jakiekolwiek plany już przez starostwo czynione, no to też my musimy mieć plany w swoim budżecie. Tak, ma pan rację, oczywiście podzielam pana uwagę, ale gdybyśmy dostali od starosty jakieś pismo, że będzie realizowana inwestycja, w jakich terminach, to wtedy my ujmiemy. Pamiętacie państwo, kilka lat do tyłu ujmowaliśmy 300 tysięcy, potem w następnym roku 500 tysięcy, bo miała być realizowana. Dlatego jeśli byśmy mieli informację, to zapewniam pana, że pani skarbnik i my wszyscy jesteśmy za tym, żeby faktycznie ta droga jak najszybciej powstała, bo jeździ się bardzo niebezpiecznie i te środki zawsze można, tak, można te środki będzie jakieś znaleźć czy wprowadzić, jeśli coś będziemy mieli ze strony pana starosty. Szanowni Państwo, jeżeli mogę powiedzieć, od ostatniej sesji nic się nie zmieniło. Prace projektowe trwają intensywnie. Pomiary były wykonywane przez geodetę. Chodzi o zapewnienie właściwej szerokości jezdni i o utwardzone pobocze. No poza tym, wiadomo, Wody Polskie. Czekamy na dofinansowanie, pomimo budżetu, jaki powiat na ten rok ma wysoki prawie 200 milionów złotych, na inwestycje 86. Myślę, że w tym roku jeszcze, nowym roku, 24, nie ma co się spodziewać pełnej realizacji, ale drugi etap nieuchronnie zmierza do celu. Dziękuję. Panie radny, czy pan Hakuła jeszcze kontynuuje? Tak, jeszcze ostatnie pytanie miałbym. Proszę. Na temat odpadów komunalnych, bo tutaj jak wszyscy wiemy, kończy nam się umowa i chciałem zapytać, czy są jakieś prognozy na temat tego, jakby miał się kształtować koszt ponoszony przez gminę przy nowym przetargu, no bo tutaj ostatnio no, minimalnie została podniesiona ta opłata za odbiór tych odpadów, no a pytanie, żeby też nie zaskakiwać mieszkańców, że mamy nową umowę i nagle dramatycznie te koszty skoczą do góry. No i może lepiej po prostu, żeby mieszkańcy z wyprzedzeniem wiedzieli, czego się spodziewać. No i pytanie, czy są jakieś prognozy, czy gdzieś w innych gminach były już przetargi ogłoszone? Pan prezes z firmy Prezero był tutaj na spotkaniu. Powiedział, że będzie drożej. Jasno wyjaśnił, byli państwo radni niektórzy na tym spotkaniu, dlatego też przed podjęciem tej uchwały o podwyżce zaproponowaliśmy, żeby to zrobić trochę podzieloną tą kwotę, dlatego ta podwyżka pierwsza była,
pewno będzie musiała być z czasem zrobiona jakaś druga. Powiedział, że będzie drożej, nie określił się, zresztą mówię, państwo radni byli na tym spotkaniu, jakie to będą kwoty, wszystko też zależy, co z naszej strony, dlatego zastanawiamy się, jak, co zrobić z tymi gabarytami, jak ułożyć wszystko do tego przetargu, jeśli macie państwo propozycje, to też czekamy, co wpisać, a z czego zrezygnować, bo będzie ten przetarg już przygotowywany, bo musi zostać niebawem ogłoszony. I wtedy będzie wiadomo. Naprawdę ciężko nam przewidzieć. Pan prezes też nie określił, jakie to będą kwoty, bo wszystko też zależy od tego, co my wpiszemy, co my chcemy, z czego zrezygnujemy ewentualnie, żeby tej podwyżki uniknąć. I o tych gabarytach myśleliśmy, bo jestem w szoku, tu były propozycje, ale no znowu mieszkańcy oczekują, żeby jednak były. No próbujemy to jakoś rozwiązać. Czekamy również na państwa pomysły, żeby to wszystko razem dopiąć i żeby zrobić to rozsądnie, żeby jak najmniej dotknąć mieszkańca. Dobrze. Gdyby pani jeszcze skarbnik dodała, ile miesięcznie dorzucamy do śmieci obecnie, bo to też warto by było, żeby mieszkańcy i radni. Znaczy od też miesiąca wiedzieli. Sierpnia już nie płacimy, bo wszystko, co mieliśmy zaplanowane, zapłaciliśmy. Teraz razem z gabarytami to była kwota prawie 200 tysięcy, 74 tysiące były same gabaryty, które były wywiezione w tym miesiącu. Zawsze jest faktura około 120 tysięcy, mówię, w tym jest około 200 tysięcy, także tak wygląda miesięczny koszt wywozu śmieci. W temacie śmieci, tak? W temacie właśnie tych śmieci, bo właśnie wtedy na ostatniej komisji też żeśmy tutaj jakby analizowali, bo za same gabaryty zapłaciliśmy 74 tysiące, za wywóz tych gabarytów 74 tysiące. Dlatego teraz cały czas tutaj jakby analizując podchodzimy do zasadności tego PSOK-u. Wiadomo, że my go nie utrzymujemy, tak? Ale no drodzy państwo, 74 tysiące za same gabaryty, oprócz tam już śmieci to pomijam, tak, bo to doszły cmentarze i tak dalej. Ale teraz tak, jeżeli ktoś zdaje opony, to znaczy, że ma transport, tak? Jeżeli chce się pozbyć jakiejś starej wersalki czy innych gratów, to proszę sobie wynająć transport, pojechać na PSOK i zdać to na PSOK-u. Gmina, nawet taniej by wyszło, gdyby na przykład 74 tysiące to jest koszt zbioru tych gabarytów, gdyby gmina przekazała kwotę, nie wiem, 10 tysięcy, czy transportem, nie wiem, z zakładu i zapłaciła i zebrała kilka rzeczy, ale do osób, które naprawdę tego starszych, potrzebują. Od starszych, tak. Mówimy o osobach, które potrzebują tego. Bo to może by było lepszym rozwiązaniem, bo 75 tysięcy to jednak państwo, bardzo dużo. Ja mówię tylko na swoim przykładzie w miejscowości. Przy jednej posesji to myślałem, że tam była, nie wiem, kataklizm jakiś, czy się wyprowadzają, czy coś. Prawie na ulicy to było zajęte, bo ona się chodzi, nie? Młodzi ludzie, no to co, to nie mają siły, żeby pojechać sobie to na PSOK zdać? Mogę zabrać głos? Tak, proszę, jeżeli w tym ostatnio, temacie... Ostatnio na komisji budżetu była mowa o tym, że wspólnie w najbliższym okresie podejmiemy decyzję i rozważymy to, każdy radny ze swojej miejscowości właśnie ustalimy, wynajdziemy te osoby, które są naprawdę samotne, bez środków transportu i będziemy kontynuować to na własnym zakresie, we własnym zakresie przy pomocy Urzędu Gminy, ponieważ ciągnik już wrócił z powrotem do urzędu. Przyczepa też jest, także o tym będziemy rozmawiać, bo już o tym była mowa na komisji budżetu. Co, pan radny Marek Poźniak. Przepraszam, Brzeźniak. Marek Brzeźniak, proszę. Ja chciałbym powrócić jeszcze do tych inwestycji w miejscowości Krzywczyce i Sucha Dolna. Tam będzie ich pięciarz. Budynek od budynku będzie stał 200 metrów, bo wszystko będzie w jednym miejscu. Mówił pan, że rozmawiał pan z panem Przemkiem. Ze mną pan też rozmawiał, obiecał, że to centrum koła gospodyń będzie w Gościeszowicach. To co się stało, panie wójcie?
Tak, centrum będzie. No nie będzie, panie Marku, bo już dostaliśmy promesę, więc nie mogłem przenieść, to po pierwsze. A po drugie, no jest cała dokumentacja, to co teraz kilka tysięcy wyrzucić błoto. Nadejdzie czas na Gościeszowice. Na razie mamy Dom Kultury, więc spełnia swoją rolę, pani dyrektor udostępnia. Być może będzie taki okres czasu, że wybuduje się również w Gościeszowicach, tylko żeby była taka potrzeba, a myślę, że będzie. Tak, panie wójcie, ale jak tylko pan nastał, już sprzedaliśmy tą naszą dwójkę starą i obiecał pan, że zostanie pobudowana nowa sala wiejska dla mieszkańców, dla Gościeszowi. Sam pan wie, jaka jest sytuacja z gminnym centrum. No tak, panie Marku, jak najbardziej, ale nie może pan też nie docenić sprawy, jeśli chodzi o inwestycje w Gościeszowicach, bo w Gościeszowicach też jest dużo naszych inwestycji wspólnych. Nie wspomnę już, bo zresztą pan wie. I no, Przesław też długo czekał. Ja może mam jedną wadę, że obiecuję, tylko nie mówię kiedy. Obiecuję, że będzie, ale to trzeba teraz czekać na sytuację, kiedy coś się pojawi. Więc nie chciałbym wydawać środków z gminy, tak jak pani skarbnik zauważyła. Lepiej na swoim wkładzie własnym. Koncepcja, wiem, że koncepcja jest na budowy świetlicy w Gościeszowicach, bo nie wiem, czy pan nie widział. Natomiast nie ma realizacji, jeśli chodzi o dokumentację. Czas pokaże, zobaczymy. Ja nie twierdzę, że nie, ale myślę, mówi pan, że tyle inwestycji w Suchej Dolnej. No tak się złożyło, że jest to piękny, ładny teren i myślę, że szkoda było szkołę zaniedbać, czy na przykład sprzedać obiekt. Szkoda by było... Ale żeby... przepraszam, ja tu nie mówię nic na temat szkoły. Mi tylko chodzi o jakieś racjonalne dzielenie tym wszystkim. Sam pan wie, sala wiejska w Krzywczycach, chwała za to, będą mieli mieszkańcy gdzie się bawić. Zaraz będzie sala wiejska w Suchej Dolnej, też będą się bawić, jak pan powiedział, z pełnym wyposażeniem. I jeszcze to centrum będzie budowane gdzieś, też tam będzie sala, będą tam kuchnie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Prostuję, panie Marku, tam nie będzie żadnej sali. Jeśli mówimy o centrum opiekuńczo-mieszkaniowym, tam będą tylko i wyłącznie mieszkania i pokoje do dziennego pobytu. Nie będzie nawet kuchni. Ale ja nie mówię o opiece. Ja mówię o tej inwestycji, to centrum koła gospodyń wiejskich. To będzie sala wiejska, no nazwijmy to po imieniu. Jak? Ja chciałam dopytać, to nie będzie osobno budowana sala wiejska, osobno... Centrum? Ja chciałam dopytać właśnie. Odnośnie, bo nie chciałam przerywać Sebastianowi, bo nie było pana wójta na komisji budżetu. Mieliśmy, no to ja zapytam, bo tak, bo to nie będzie sala wiejska osobno, tylko osobno będzie to centrum KGW jako sala i osobno będzie budynek, jeszcze będzie wiata, bo tutaj na komisji dowiedzieliśmy się, że jeszcze będzie wiata, około 100 metrów osobna. No nie wiem, właśnie nie było pana wójta, bo chcieliśmy się dopytać, czemu miałaby służyć ta wiata, tak 100%. Natomiast jest też takie pytanie, ponieważ no, zasadnym jest, żeby postawić, tak jak pan wójt przedstawił tutaj ten dom dla tych osób. No pytanie samo się nasuwa, co później będzie, bo przez 5 lat będzie ono jak gdyby finansowane z budżetu państwa. Po 5 latach możemy zrobić z obiektem pewnie co będziemy chcieli, bo takie tutaj padło stwierdzenie, że można przeznaczyć na co się będzie chciało, więc też tutaj rozmawialiśmy o możliwości zamiany tego budynku. Jeśli to nie spełni się, jeśli to nie będzie w pełni wykorzystane, przeznaczyć to na przykład na salę wiejską. No, też teraz usłyszałam, że nie będzie tam kuchni. Jeśli by nie było na przykład w naszym obecnie budżecie i planie budowy sali wiejskiej, w której znajduje się, tak jak pan tutaj przedstawił, pełne wyposażenie kuchni,
to gdzie gotowalibyśmy tym mieszkańcom, pensjonariuszom posiłki, jak nie w tym domu, bo nie wyobrażam sobie, że w Bogdańcu jest ten ośrodek i on nie posiada kuchni, czy jakoś tam się do posiłkuje zewnętrznym cateringiem, rozumiem, w ten sposób, tak? Tak, tak, dobrze pani rozumie. Nie ma tam żadnej kuchni w Bogdańcu, również jest tylko sala do spożywania posiłków. Natomiast stołówka, co, tak zwana. Stołówka, tak, dokładnie. Ale też jeżeli ktoś jest niepełnosprawny i chory w sali, to niestety, ale pielęgniarka nosi do sali. To natomiast nie ulega są tam zaplanowane aneksy, takie małe kuchenne w tych dziennego pobytu, bo też sobie mogą ludzie sami tam coś przygotować, bo to nie każdy ten. Także ta sala będzie wykorzystana jako sala wiejska z gotowaniem, już mówiłem, dla przedszkola i dla tego domu opieki dla ludzi starszych. Sala wiejska, to będzie sala wiejska postawiona, no z całym szacunkiem, ale to jeszcze mój poprzednik planował, więc ona, projekt już był kilka lat wcześniej, natomiast w całkiem nowym miejscu, żeby nie korzystać z tego. Ja remontu. Wiem, panie wójcie, pamiętam 2015 rok, razem tu z Małgosią dostałyśmy burę długo, bo chciałyśmy, żeby postawić w Zimnej Brzeźnicy nowy obiekt za 520 tysięcy, a my remontowaliśmy. Jestem za tym, chwała, że ktoś robi coś nowego, co ma i trwałość, i już nowe warunki. I kosztów nie ponosimy takich, bo tam trzeba było później. Tu się odsypało, tam się otworzyło, tam była lipa, tam coś trzeba było dołożyć i wyszło dwa razy więcej. I dobrze, dobrze. Ja tylko jeszcze dopytam, bo tu Marek jeszcze nie skończyłam. Jeszcze nie skończyłam. Jeszcze nie skończyłam. Panie wójcie, jeszcze chciałam zapytać, bo już radny Brzeźniak poruszył temat właśnie Gościeszowic, bo taka była między nami umowa, ale ja chciałam dopytać o tą salę sportową, halę sportową, bo jak wiem, przepisy nie pozwalają na organizowanie innych imprez tam, aniżeli związane ze sportem. No, kiedyś było można organizować jakieś wesela, koncerty i te inne rzeczy. No, w naszej hali pewnie nie da rady nic organizować, bo jak słyszę od pana, że my mamy inwestycje, bo to dla nas, bo to dla mieszkańców, owszem, ale to już pod innym kątem tylko jest, pod kątem tym sportowym i to dla całej gminy, rozumiem, tak, bo to nie tak. Będzie tylko dla mieszkańców Gościeszowic, bo każdy będzie mógł skorzystać, skoro to będzie jeszcze pełnowymiarowy obiekt, to każdy będzie mógł tam korzystać. Myślę, i tak. Nie można mówić, że tylko dla Gościeszowic. Dokładnie, wszyscy będą mogli. Mogę, panie przewodniczący, przepraszam, panie sołtysie, bo pan chciał zabrać głos. Jak najbardziej, natomiast nie wyobrażam sobie tam w tych, kiedyś można było wesele, ale nie teraz. Myślę, że jeżeli będzie koncert, to chyba też nie będzie przeszkadzało, bo przecież jeżeli będzie piękny, ładny koncert, bo to też jest różnie, może być na halach sportowych, tak jak jest w Przesławie, są akademie różnego rodzaju. Ja tylko jeszcze dopowiem, pani Krysiu, do tego centrum dla ludzi starszych. To nie jest tak, proszę państwa, że po 5 latach my go coś przekształcimy, zrobimy sobie co chcemy. Nie. Tak słyszeliśmy, panie wójcie, na komisji. Ja mówiłem, nie. Że może, no tak, no padło, że można, no. Nie, no tak, poczekajcie, no to nie było mnie na komisji. Można zmienić funkcję sali wiejskiej, czyli tego centrum, ewentualnie na inne zadanie, jeżeli, ale też ona ma służyć ludziom. To nie w tym rzecz. Proszę państwa, przecież taki obiekt, jak powstanie na terenie gminy, to nie jest, że my go przez 5 lat będziemy za darmo utrzymywać. Przecież będą wpłaty normalnie przyjmowane, tylko jeszcze nie wiem na jakich zasadach. Przecież jeśli ktoś będzie, tak jak jest w innych gminach, ktoś daje czy przez OPS, czy przez opiekę zdrowotną, więc to jest fundowane. To nie jest tak, że przyjdzie za darmo i będzie siedział. Po prostu rodzina będzie za to płacić. Także tutaj proszę się, tak, czy OPS, proszę się nie martwić, że obiekt raptem
ludzi starszych coraz więcej, sami państwo wiecie. Nie mamy gdzie tych ludzi umieścić, nie mamy mieszkań gminnych, nie mamy dla niepełnosprawnych, a mieszkańcy sami, zresztą jeszcze raz powtarzam, rozmawiałem z sołtysami, rozmawiałem z mieszkańcami w niektórych miejscowościach. Każdy mówi, że dobry pomysł, bo najpierw pytałem, czy takie centrum by było u nas. Ankiety też były, no właśnie. Więc powiedziano, że to jest bardzo dobry pomysł, bo ludzie starsi naprawdę czasami nie mają gdzie się podzieć i gdzieś są wysyłani, albo, ale tu będzie to takie naprawdę bardzo, no, taką bardzo informację dostaliśmy, że przez 5 lat gmina nie będzie ponosiła kosztów utrzymania. Ale my pani skarbnik nam to powiedziała. 5 lat nie będziemy, nie będzie gmina ze środków, ale my będziemy przyjmować. Jak najbardziej, no uważam, że no dość prezentów robimy, ale no, to nie jest w naszej gestii, nie? Tylko że nie będziemy ponosić kosztów energii, tak, tych innych mediów. To się zgadza, tak? Dobrze. Jeszcze pani radna coś? Nie. Nie, no już dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, pan sołtys. Tylko bardzo proszę do mikrofonu. Jestem sołtysem już trzecią kadencję teraz będę kończył. To jest tam 13 lat prawie. I w Suchej Dolnej przez 13 lat nie było żadnych inwestycji. A teraz akurat jest jakaś inwestycja, będziemy mieli w końcu po 6 latach oczekiwaną salę, gdzie nam nic nie będzie na głowę kapać, lecieć. A tu słyszę takie coś, no to troszkę jest nie halo, tak? Co? Ale pan nie, tu nikt nic tutaj nie... Tutaj nikt, absolutnie ja nie co słyszałem ani słyszy? Jednego głosu sprzeciwu. Pan słyszy? Pan... Centrum niech to będzie. Centrum niech to będzie, okej. Okay. Mamy naprawdę fajny teren, zamknęliście nam szkołę, zamiast tą wszystką, całą tą dzieciaków, wszystkich... Bardzo dziękuję. No słuchaj, mamy naprawdę... Eleganckie zaplecze. Powie stali wiejskiej. No. Absolutnie, my rozmawiamy. Dobrze, dziękuję bardzo. No dobrze, no to jak akurat pan wójt powiedział, że będzie centrum, no niech będzie centrum. No, no i dobrze, i centrum będzie. Ale i dziękuję, my czekamy panie sołtysie. Na ale już 6 lat. Panie sołtysie, dziękuję. I tego nie mamy, no. Dziękuję bardzo. Pan radny Zgrzewski, proszę bardzo. Tak. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za głos. Trochę emocjonalnie pan sołtys Suchej Dolnej tutaj się odniósł do tej naszej dyskusji o budżecie. Też się nie dziwię temu, ale do rzeczy. Bardzo się cieszę, że... Radny, na moment panu tylko. Pan się nie dziwi, a ja się dziwię, ponieważ chciałbym podkreślić to jasno i zdecydowanie, że ani przez moment tutaj naszej dyskusji na temat budżetu nikt nie był przeciwny tym inwestycjom, dlatego się dziwię i proszę bardzo, panie radny, kontynuować. Może zostałem źle zrozumiany. Nie chodziło mi o to, że pan sołtys został w jakikolwiek sposób słownie czy sprowokowany do tego swojego wystąpienia. Absolutnie nie, nie to miałem na myśli. Ja po prostu odnosiłem się do tego, że pan sołtys być może dusił w sobie to przez kilka lat i teraz dał upust tym swoim nerwom, ale to naprawdę nie jest tutaj przedmiotem i ja przynajmniej tak tych państwa wystąpień nie odczytałem, absolutnie. Także dobrze. Jeśli chodzi o kwestię budżetu, to chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że spojrzeliśmy na ten budżet nie tylko przez pryzmat tego jednego roku, na który ten budżet jest przygotowany, bo wiadomo, że perspektywa tego jednego roku zawsze sprawi, że w jednych miejscowościach będziemy coś budować, a w drugich nie. Bo w jednym roku nie da się we wszystkich 11 sołectwach naraz wszystkiego wybudować. Po prostu tak się zrobić nie da, a to, o czym mówiła i pani skarbnik, i pan wójt, co ja usłyszałem, to to, że przez wiele lat starano się
otwierać nowe czy modernizować istniejące obiekty we wszystkich czy w większości miejscowości. I jakby ten cykl sprawił, że mamy dzisiaj na terenie gminy wiele obiektów o naprawdę przyzwoitym standardzie. Może tylko dla przykładu jakoś tam wymienić, bo ja nie chcę, żebyśmy się koncentrowali na pojedynczych obiektach, bo to nie jest jakby tu moją intencją, ale mamy wspaniałą remizę w Niegosławicach, odnowione remizy w Mycielinie, mamy zmodernizowane szkoły, przedszkola i no i to cieszy. I z roku na rok w którejś miejscowości jakieś inwestycje się pojawiały, podwyższając standard życia mieszkańców i dając im, realizując te potrzeby, które oni zgłaszali, różne. Przyszedł czas na tą część gminy, która no być może gdzieś była w tej kolejce i oczekiwała na swój czas przez kilka lat. Ja wielokrotnie też jakby zwracałem uwagę na fakt, że sporą część przychodu budżetu gminy stanowią dochody z elektrowni wiatrowej, pewnie niebawem elektrowni fotowoltaicznej. I zawsze byłem orędownikiem takiego podejścia, żeby pieniądze przynajmniej w części trafiały w te miejsca, które odczuwają największą niedogodność z tytułu sąsiedztwa tych obiektów. Oczywiście rozumiem, że do utrzymania jest cała gmina, ale żeby też przyszedł taki czas, żebyśmy spojrzeli na tych mieszkańców, którzy sąsiadują z tymi obiektami, na co dzień doświadczają może jakiegoś dyskomfortu, żeby też odczuli, że myślimy o tych mieszkańcach i też realizowane są tam obiekty. Jeśli chodzi o te inwestycje, które w końcu zawitają do tych miejscowości, o których tutaj teraz rozmawiamy, tak jak powiedziałem, bardzo mnie to cieszy, że przez wiele lat w kolejce te miejscowości musiały czekać. I mieszkańcy wykazali się cierpliwością w tym czekaniu, może dając upust tam swojej frustracji, ale generalnie doczekali się w końcu w budżecie obiektów. Ale też pamiętajmy, że w większości są to obiekty, które będą działać na rzecz wszystkich mieszkańców. Mówimy o przedszkolu, z którego nie będą korzystać tylko mieszkańcy Krzyw czy Suchej Dolnie, ale całej gminy. Mówimy o centrum dla seniorów, z którego będą korzystać mieszkańcy całej gminy. Mówimy o centrum KGW, które nie jest dedykowane dla mieszkańców bezpośrednio Suchej Dolnej czy Krzywczyc, ale dla całej gminy. I ja też tak na to patrzę. Okazało się, że jest dogodna lokalizacja i pod względem właścicielskim, i pod względem miejscowego planu zagospodarowania, i pod względem lokalizacji takich walorów estetycznych. No ciężko też szukać w gminie lepszego miejsca. Tak, takie jest moje, oczywiście w tym przypadku subiektywne zdanie, ale uważam, że fajnie, że te obiekty zostały skumulowane na takim przestrzeni, bo i utrzymanie tych obiektów,
chociażby kwestia, nie wiem, stróżowania, monitoringu, to wszystko sprawia, że można będzie to robić w jakiś taki sposób zorganizowany bardziej. Ale tak jak mówię, to są obiekty, które mają służyć wszystkim mieszkańcom całej gminy. A co do sal wiejskich, to jeszcze na koniec tylko powiem, cierpliwie mieszkańcy czekali. Czekali przez wiele, wiele lat w kolejeczce, pojawiały się sale. My dzisiaj też pewnie mamy jakąś tam nie do końca długą pamięć. Nie pamiętamy, że któraś szkoła była termomodernizowana, że gdzieś powstała nowa sala, że gdzieś był remont remizy, bo każdy by chciał i dla swoich mieszkańców, i dla siebie, żeby tych obiektów w jego miejscowości było jak najwięcej. Ale to, co powiedziałem, budżet jest jeden, wsi jest kilka, nie da się w jednym roku zrobić wszystkiego. Myśmy cierpliwie czekali, ale chcę powiedzieć, że nie czekaliśmy biernie, bo to też jest warte tutaj podkreślenia. Ci mieszkańcy w Krzywczycach, w Suchej Dolnej, wykazywali się aktywnością. Nie czekali, aż pan wójt przyjdzie i wybuduje im salę. Krzywczyce zapłaciły za projekt, zorganizowały koło gospodyń wiejskich, wiele imprez i przez KGW organizowane, i przez stowarzyszenie, jakby żeby pokazać tą aktywność tych mieszkańców. Podobnie w Suchej Dolnej. Też współpraca Rady Sołeckiej, stowarzyszenia. Mieliśmy wspaniałą w zeszłym roku imprezę, która się szerokim echem gdzieś tam odbiła. Nie tylko w naszej gminie spływały tutaj gratulacje za ciekawy pomysł i ze Szprotawi, i z Żagania. Chcę powiedzieć, dziękuję za ten budżet. O, pan radny Inglot, proszę bardzo. Króciutko, nie pozwolę się oczywiście zgodzić z Przemkiem. Mam takie prawo, zresztą Przemek wyrażał swoje zdanie, ja wyrażam swoje. To znaczy nie ma tutaj dla mnie jakby wspólnego mianownika co do inwestycji i z drugiej strony inwestycji. Przykład mamy, wy macie wiatraki, my mamy trzy wieże nieszczęsne i czekamy ile? 25 lat, a może więcej, Krystyna, na kanalizację. I na tą inwestycję czekamy około 30 lat. Tak jest. Zawsze co kadencja była jakaś koncepcja tam przedstawiana i co się stało, że się... Ale dobra, pomijają. Dziękuję bardzo. Bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Pani Golonka, proszę bardzo. Ja też coś chcę. Chcę, żeby pan dotrzymał słowa. O, tak chciałabym. Zapewniał mnie pan, że na pewno już w tym roku będzie zrobiona ścieżka na cmentarzu od bramy do kaplicy. I nie widzę tego w budżecie. W Niegosławicach. Chyba nie. Jeszcze poczekamy. No ile jeszcze? Mówiłam panu, że tam woda płynie strumieniem. Tak, tam nie można, naprawdę, tam jest tragedia. Jeszcze teraz jak mokro, to jest od bramy do kaplicy, chociaż ta ścieżka, no to jest naprawdę pilne. Co takiego? Aha. Ale coś jest w tej sprawie robione? Dwa zgłoszenia, nie zlecenia, przepraszam. Które jest tańsze, to jeszcze ocenimy, bo nam chodzi o pewną wartość i zakres robót. Jeśli to zostanie spełnione, to mam nadzieję, że wiosną sobie ruszymy z tym, nie? No, tak samo, także czasami... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę już radnych, którzy chcą zabrać głos, także przejdziemy. Zanim przejdziemy do głosowania, to jeszcze raz proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności na tabletach. Pan radny Zgrzebski.
Dobrze, szanowni państwo, informuję, że w tym momencie w głosowaniu będzie brało udział 14 radnych. Do posiedzenia, do obrad dzisiejszej sesji dołączyła pani radna Krystyna Bondarowicz, pani radna Bożena Jędrzejek w dalszym ciągu jest nieobecna. Także w tym momencie przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Niegosławice na 2024 rok. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu. Szanowni państwo, informuję, że 14 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała numer 55/354/2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niegosławice na 2024 rok została przyjęta. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowna rado, powiedziałbym ukochana rado, bo takiej chyba w historii nie było. Bardzo się cieszę, moi kochani, że udało nam się jednogłośnie przegłosować budżet. Piękne to jest, kiedy wszyscy jednomyślnie podchodzicie do zadań. Ja wiem, że każda miejscowość, tak jak mówiliście panowie i panie radny, chciałby jak najwięcej, ale my musimy patrzeć na całość. W tym roku tu, w tym roku tu, w tym roku tamto i tak w tym roku mamy bardzo dużo inwestycji, znaczy w przyszłym roku. Za to serdecznie dziękuję, ale przede wszystkim, jeśli państwo pozwolicie, chcę bardzo gorąco podziękować pani skarbnik, bo nie dość, że brała robotę do domu i wszystkim kierownikom jednostek, które ten budżet na pani ręce składali. Pani skarbnik, z całego serca pani gratuluję, bo to jest też bardzo w wielkim stopniu, chociaż bym powiedział w całkowitym stopniu pani zasługa. No ja tylko wydaję pewne wytyczne, ale mówimy teraz o wykonaniu, natomiast o uchwaleniu pracowników też. Także dla wszystkich bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę no inwestycją wszystkim pani skarbnik chciałabyś dodać jeszcze, no to dodaj sobie, no to proszę. Nie, bo pani skarbnik to tylko dostaje gotowe. Nic nie musi robić, naprawdę. Tylko to jeśli mogę, to bardzo dziękuję. Wiemy bardzo, jak ciężko pani przed projektem tego budżetu ciężko pracowała, nie miała chwili nawet z nami się spotykać. Ja mam tylko tyle, więc jest pani bardzo skromna i krytyczna wobec siebie. Bardzo dziękujemy, bo naprawdę to jest pani zasługa. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ogłaszam 10-minutową przerwę. Co po przerwie wznawiam obrady 55. sesji Rady Gminy Niegosławice. Przechodzimy do punktu 10, czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Niegosławicach na 2024 rok. Tutaj pani skarbnik czy pan dyrektor zabierze głos? To proszę bardzo, panie dyrektorze, tylko proszę. Ja wiem, ale to zanim przejdziemy do głosowania, to jeszcze jest chwila czasu. Witam serdecznie. Ja może dwie uchwały omówię, bo one są bardzo podobne do siebie. Przed przerwą uchwaliliście państwo budżet. W tym budżecie jest 260 tysięcy w paragrafie dotacje przedmiotowe dla zakładu komunalnego. Z tych 260 tysięcy 143 650 zł jest przeznaczone na dopłaty do ścieku dla mieszkańców i to są tak naprawdę pieniążki przeznaczone dla mieszkańców i 116 350 zł jest dotacją przedmiotową dla zakładu na pokrycie bieżących kosztów. Na dzień dzisiejszy funkcjonujemy w taryfie, która była zatwierdzana w 2021 roku na podstawie kosztów 2020 roku. Ceny energii, wynagrodzenie minimalne, usługi, wszystko w sposób znaczący podrożało i na dzień dzisiejszy te 100,
16 tysięcy ma nam pomóc na przetrwanie do czerwca, gdzie będziemy starać się o zatwierdzenie nowego wniosku taryfowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, przechodzimy do pani. A, proszę bardzo. Ja mam takie pytanko odnośnie właśnie dopłat do ścieków. Czy te 143 tysiące to jest dopłata do ścieków, rozumiem, do kanalizacji, tak? Tak, mamy w uchwale wymienione grupy taryfowe. Są to grupy taryfowe z obrębu aglomeracji, gdzie ściek jest zrzucany do oczyszczalni w Niegosławicach. To w takim razie mam pytanie, co ze ściekami, gdzie są miejscowości nieskanalizowane i rozumiem, że nie mamy tam dopłat żadnych, tak? Kompletnie. Teren nie jest skanalizowany, ta dopłata dotyczy tylko odbiorców usług, odbioru ścieków z terenu aglomeracji. Przedsław, Niegosławice, Gościeszowice. Aha, rozumiem. To w takim razie pytanie, dlaczego te miejscowości, które nie są skanalizowane, nie mają chociaż niewielkiej dopłaty do odbieranych ścieków? No czujemy się jak gdyby, no nie dość, że nie jesteśmy skanalizowani, no to jeszcze dodatkowo czujemy się pokrzywdzeni. Dotacja jest przeznaczona w ramach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Rada Gminy może dofinansować grupę lub grupy taryfowe objęte zbiorowym zaopatrzeniem wody i zbiorowym odprowadzeniem ścieków. No to czyli ja mam propozycję, żeby te 143 tysiące w jakiś sposób podzielić. Bo nie może być, że jedni są mieszkańcy lepsi, drudzy gorsi. Tym bardziej, że są w gorszej jeszcze sytuacji, bo nie mają kanalizy. I są jeszcze dodatkowo karani. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani radna. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządu. Przepraszam, zanim przejdziemy do głosowania, jeszcze raz proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności na tabletach. Musicie wyjść z tego. Dobrze. Szanowni państwo, informuję, nie ma. Informuję, że w tym momencie w głosowaniu będzie brało udział 12 radnych. Radna pani Joanna Piechocka-Miś jest nieobecna, pan radny Przemysław Zgrzebski i pani radna Bożena Jędrzejek. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Niegosławicach na 2024 rok. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Szanowni państwo, informuję, że 8 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny był przeciw i 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 55 na 355 na 2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie dotacji ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Niegosławicach na 2024 rok została przyjęta. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do punktu 11, czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice. Czy tutaj jakieś pytania, jeszcze uwagi do pana dyrektora? Nie widzę, także przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Szanowni państwo, informuję, że 10 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny był przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 55 na 356 na 2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice
została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12, czyli podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Niegosławice do rejestru należności publiczno-prawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru należności publiczno-prawnych. Pani Wójt, tak? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. W tym roku została zmieniona ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Został zmieniony zapis odnośnie tej granicy dokonywania wpisu. Ta granica to jest w tej chwili te 64 zł, czy krotność kosztów upomnienia. Wcześniej w ustawie była mowa o 5 tysiącach. No to są takie pieniądze raczej trudne do wpisania dla gminy, bo wiadomo, jak podatki się rozkładają. Ale w tym momencie mamy taką możliwość i jest, otworzyła nam się furtka, że jest możliwość wpisywania tych należności, które należą się gminie. I to jest bardzo dobry, tak jakby, no dobre dla gmin, bo z tego, co się dowiadywaliśmy, kto już podjął te uchwały, takie straszaki, że tak nazwę, może tak nieładnie, ale zmniejszyły te zaległości gminne do poziomu 1/3. Nie o, tylko do poziomu 1/3. Także wysyła się zawiadomienia i tak dalej. No ludzie, którzy po prostu sobie nie płacili, bo czekali, kiedy upomnienie dostaną. Takie były też sytuacje. W tym momencie to jest taki dobry taki manewr z naszej strony, bo jednak te długi nam rosną, zadłużenia ciągle w sprawozdaniach wychodzą coraz wyższe. I no i to chyba będzie dobre dla gminy, tak. Dziękuję bardzo, pani Wójt. 64 jest ten najniższy, jest ten próg taki, gdzie my możemy już zawiadomić o tym, że wpisujemy zadłużenie i że to zadłużenie będzie już w tym rejestrze. A do wykreślenia tego zadłużenia to jest tak zawsze taka ta droga jest długa, bo wpisując zadłużenie to jest szybko się zadzieje, a wykreślając zadłużenie to jednak trwa długo i to jest procedura taka złożona i dłużej to trwa i także ludzie muszą mieć tą świadomość, że no. Swoje zobowiązania trzeba płacić. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Pan radny Hakuła, proszę bardzo. Tak, ja mam takie pytanie, bo przyznam, że sam przez pewien jakiś tam okres byłem dłużnikiem gminy na kwotę 38 zł, ale już jest uregulowane wszystko. No i chciałem zapytać się, no bo tu mówimy o kwocie 64 zł, tak? No i no ale jak wiadomo, taki rejestr, no to już, jeśli ktoś, nie wiem, będzie miał w planie wzięcie kredytu, no to już to stanowi dla niego problem, tak? Wpisanie do tego rejestru? Ja mówię tutaj o naszych należnościach gminnych. U nas kredytów się nie... Taki rejestr jest cały... Od 2018 on funkcjonuje. Banki robiły takie wpisy, Nie, ja mówię tak? o takim dłużniku, bo tutaj no też tak. Się głosy pojawiły, że ktoś może nie wiedzieć o tym, że jest dłużnikiem gminy. Ale to właśnie przy każdym upomnieniu dostaje pierw upomnienie. Dostaje zawiadomienie o zamiarze wpisania go, tak? O zamiarze wpisania go, jeżeli nie wpłaci ten, jeżeli się nie zgłosi, nie odbierze to upomnienie, a nie da po prostu znać do gminy, że coś się dzieje, gdzieś jest może za granicą, może po prostu nie może, może trzeba poczekać. No my jesteśmy ludźmi, tak? Nie jest tak, że, rozumiem, że to jest... Czyli najpierw upomnienie... Ale upomnienie idzie, przy upomnieniu idzie zawiadomienie o dokonaniu takiego wpisu. Rozumiem. O możliwości, tak? Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Niegosławice do rejestru należności publiczno-prawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru należności publiczno-prawnych. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu?
Szanowni Państwo, informuję, że 12 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 55/357/2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Niegosławice do rejestru należności publiczno-prawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru należności publiczno-prawnych, została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 13, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2024-2034. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Pan radny Hachuła, proszę bardzo. Tak, mam takie pytanie. No jak wiemy, taki zasób mieszkaniowy to jest uciążliwy dla gminy, no ale gmina też ma swoje jak gdyby zobowiązania wobec mieszkańców, no i no niestety jest to trudny temat, te lokale socjalne, no mamy ich niewiele, a z tego programu możemy wyczytać, że praktycznie wszystkie są przewidziane do sprzedaży. Są jakieś planowane do przekształcenia w lokale socjalne z tego, co można było tu odczytać, no bo jeśli by nie było tych nowych mieszkań, no to mamy na 2025 rok jeden lokal przewidziany do sprzedaży, w 2026 kolejny, 2027 i 2028 i od 2029 nie przewidujemy sprzedaży, no bo by nie było czego sprzedać, jeśli nie przekształcimy tych, które obecnie moglibyśmy, tak? Więc jeśli nie przekształcimy żadnego lokalu mieszkalny, no to de facto jest to program do 2028 roku, bo później przestaniemy posiadać jakiekolwiek zasoby. No jak, tak. A jak wiemy, no chociażby tutaj była sytuacja właśnie tragiczna w Rudzinach, nie posiadamy nawet żadnych takich lokali tymczasowych, tak, obecnie. No i pytanie, jak tutaj gmina ma plan, jak gdyby to zapewnić, no bo kiedyś właśnie były plany, żeby w tym naszym centrum w Niegosławicach były takie lokale przeznaczone właśnie dla różnych takich osób, które w kryzysie się nagłym znajdą. No a teraz nawet już nie będziemy posiadać żadnych lokali socjalnych, a gdzieś tu wyczytałem, że są planowane do remontu, ale to odnośnie remontów też zaraz zapytam, żeby nie powiększać tych ilości pytań naraz, więc chciałem zapytać właśnie, skąd pozyskamy te lokale? Czy to jakieś są, które już gmina posiada i będą remontowane? Bo wiemy, że w Niegosławicach ciągnie się ten remont. No tutaj jest przewidziany gdzieś remont dachu. No przyznam, że no nie tak to powinno na dobrą sprawę wyglądać, bo najpierw remontowane jest w środku, nie wszystko. Teraz widzimy w tym programie, że przewidziany remont dachu, więc gdzieś tam no jednak te etapy nie po kolei są względem tego, co normalnie by się robiło, tak? No bo nie zaczyna się remontu od wnętrza, a dopiero później ściągamy dachówkę. Dlatego no chciałem, no nie mogę tego wyczytać stąd, tak, bo czytam tylko, że jest kilka lokali, które mają być przeznaczone w przyszłości, nie wiemy kiedy i jak, bo mamy tylko mowę o tym, kiedy są przewidziane te, które są obecnie w zasobie do sprzedaży, no i czytamy z tego, że będziemy mieli zero. No, a gmina też nie jest od tego, żeby jednak wyzbywać się wszystkiego, no bo to jest może uciążliwe dla gminy, no ale jednak mamy swoje zobowiązania wobec mieszkańców i powinniśmy te zasoby jednak zwiększać, a nie zmniejszać w ramach oczywiście naszych możliwości. No bo różne programy przez ostatnie lata, jak ten Mieszkanie Plus i inne, nie wypaliły. Wiem, że wójt tutaj chciał w tym partycypować, no ale nic nie wyszło. No i mówię, obecnie w 2029 roku przewidujemy, że nie będziemy ani jednego mieszkania. Nim oddam głos panie Sebastianie dla moich pań, które się tym zajmują, chciałbym tylko tutaj nadmienić, myślę, że się nie pomylę. My nie mamy mieszkań socjalnych w ogóle. To są mieszkania jako lokale, prawda? Więc mamy jeden w Niegosławicach, znaczy trzy mamy w Niegosławicach. Dwa są tam w tym budynku, gdzie mieszka jedna pani i na górze jest puste jeszcze. I mamy jedno po państwu tutaj w Niegosławicach, którzy no mieszkają od lat, no i też jest problem. No jeden mamy lokal w Rodzinach, to jest taki już też rozsypujący się budynek, ale daliśmy temu bezdomnemu z Przesławia dla tego pana, troszkęśmy tam wyremontowali. I mamy w Gościeszowicach, w tym na końcu koło hydroforni, w tym pałacu, nie?
No właśnie tak jak pan mówi też i chciałbym tutaj powiedzieć, te mieszkania, mówimy tutaj o tych dwóch, czyli w Niegosławicach, no od dachu to jeszcze tam sporo czasu minie, nim ten dach, bo tam nie ma aż takich wielkich przecieków, tylko myśleliśmy w przyszłości, że jeżeli zostanie obiekt oddany, no trzeba by było też zrobić dach. Natomiast tam się jeszcze dużo rzeczy kłania, bo i wymiana drzwi, ocieplenie budynku, jeśli należałoby już termomodernizować. Nieszczęśliwością jest to, że ten na pierwszym piętrze, na samej górze, po tych schodach jest mieszkanie, które jeżeli byśmy chcieli dla kogoś starszego, to nie ma szans, żeby on się tam, przepraszam, no, wszedł na górę, bo to jest bardzo ciężko. No, jedynym rozwiązaniem byłoby, żeby dobudować windę, żeby można było przewozić do góry. To są też koszty. I po suma summarum doszliśmy do wniosku, że zresztą panie zaraz mi tutaj podpowiedzą, że chyba najlepiej by było sprzedać oba mieszkania całkowicie, żeby zejść z jakichkolwiek kosztów dla gminy. W Gościeszowicach mamy tam w pałacu, to mieszkają dwie rodziny. Natomiast powiem panu, myślałem o takiej sytuacji, że jeżeli faktycznie doszłoby do jakiegoś nieszczęścia i należałoby znaleźć lokal, przecież nie będziemy go sprzedawać dzisiaj ani jutro, jeśli wybudujemy to centrum dla ludzi tych starszych, tam można będzie zabezpieczyć lokal jeden czy dwa, w razie gdyby można byłoby umieścić kogoś, kto mógłby zamieszkać przez jakiś okres. To takie perspektywiczne, ale czy się uda i na ile? Myślę, że jest to sposób na rozwiązanie, bo wtedy to też by było w sumie bezkosztowo, bo mamy dokładnie nowy obiekt, który można po prostu kogoś umieścić na jakiś okres czasu. Co do sprzedaży, to może tutaj panie bliżej, bo panie tam sobie dokładnie to wszystko analizowały. Jeśli pan pozwoli, to oddam paniom głos. Mikrofon. Jeżeli chodzi o ten punkt, to jest zapisane, że zakłada się sprzedaż. To nie jest powiedziane, że na pewno będą sprzedane, tym bardziej, że w większości lokali mamy najemców i najemcę nie można zmusić tak jak gdyby do sprzedaży, tylko mamy inną uchwałę, gdzie najemcy mogą z bonifikatą kupować, mają taką możliwość. Jeżeli będą chcieli, złożą wniosek, no to wtedy im sprzedamy. Jeżeli nie, to im nie sprzedamy. Tu jest tylko napisane, że zakłada się, bo musieliśmy coś założyć. A jak to ostatecznie wyjdzie, to my tego nie wiemy, nie? Jedyny lokal to jest tam 180 właśnie u góry, który jest pusty i no i tam na dzień dzisiejszy można wyceniać i sprzedawać, bo nie ma najemcy. A ta reszta to jest jak gdyby do końca od nas nie zależy, nie? Jeżeli chodzi o sprzedaż. Tam nie ma lokali i tam mamy tylko udział 3/20 w całej nieruchomości. To jeśli mógłbym... Tak, jeszcze bardzo. Pytanie. No konkretnie właśnie ten lokal 180 w Niegosławicach, bo gdzieś tam pan wójt wspominał, że może jednak trzeba będzie się zastanowić, żeby to sprzedać, no bo gdzieś tam te koszty właśnie remontów są dosyć wysokie, no ale tutaj czytam, że są zaplanowane remonty. No i pytanie właśnie, jakim tokiem w końcu idziemy, no bo gdzieś tam ten remont dachu, a termomodernizacja, gdzie to zabytek jest zapewne, jak nie mam, no i pytanie właśnie, no czy nie lepiej to po prostu sprzedać, no i tak jak było zaplanowane na przyszły rok różne działki, no to i to mieszkanie, ten lokal przeznaczyć na sprzedaż i no i wtedy właśnie nie wpisywać nawet tego tutaj, no bo tak gdzieś, no jednak to jest, różne są przekazy, tak? Tu tak, jest tylko, inny przekaz, a z tego co pan wójt mówi. To sprzedamy. Czyli jak są jakieś założenia, plany remontowe, to też nie znaczy, że je zrealizujemy. Jak nie sprzedamy, może zrealizujemy, a jak sprzedamy, to nie zrealizujemy. Ja rozumiem, tylko już sporo pieniędzy poszło, jak tutaj słyszeliśmy. No a jeszcze, no, jeśli dojdzie ten dach, dojdzie termomodernizacja jakakolwiek, no to jednak nawet jeśli to po cenach rynkowych gdzieś miałoby być sprzedane czy wynajęte, no to kiedy te koszty się zwrócą? No jest to wręcz nierealne, tak?
Więc stąd te moje pytania. No i właśnie, żeby gdzieś tam jednak precyzyjnie to określić, co się chce zrobić, no bo też, no mówię, no może niepotrzebnie już te koszty do tej pory były poniesione, no a niepotrzebnie poniesiemy kolejne, jeśli już w tym roku będziemy chcieli w tym temacie działać. Jest mowa o tym, że są planowane dwa lokale do pozyskania. Czy to jest tylko tak też umownie, czy to są jakieś konkretne dwa lokale, które mają być pozyskane? Umownie. Wszystko to jest plan. Rozumiem, dobrze, to z mojej strony to byłoby. Wszystko, tak? Dobra. Pani radna, jeszcze proszę bardzo, do mikrofonu. Gazowe, które jest w ogóle podłączone, czy nie podłączone? No raczej słyszałam. Działa? Było. W mieszkaniu numer 1 działa, w mieszkaniu numer 2 pies musi być uzbrojony. Na razie nie ma żadnego najemcy, dlatego też nie ma potrzeby poniesienia dodatkowych. Z tego co wiem, to niedawno się skarżyła, że nie działa ogrzewanie, bo gazowe. Nie, przegląd nawet ostatnio był wykonywany. Gaz jest zatankowany do 80%, jest pełna. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Dziękuję za przypomnienie. Zanim przejdziemy do głosowania, proszę wszystkich radnych jeszcze raz o potwierdzenie swojej obecności. Szanowni Państwo, informuję, że w tym momencie w głosowaniu będzie brało udział 13 radnych. Radna Bożena Jędrzejek i radna Joanna Piechocka-Mi są nieobecne. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2024-2034. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu. Szanowni Państwo, informuję, że 13 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała numer 55/358/2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2024-2034 została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 14, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Niegosławice na lata 2024-2026. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Niegosławice na lata 2024-2026. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu. Pan radny Inglot? Proszę. Szanowni Państwo, informuję, że 13 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała numer 55/359/2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Niegosławice na lata 2024-2026 została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 15, czyli podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Tutaj już pani skarbnik podczas omawiania budżetu przedstawiła sytuację. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu.
Szanowni Państwo, informuję, że 13 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 55/360/2023 Rady Gminy Niegusowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 16, czyli podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 34/7 w obrębie Sucha Dolna w gminie Niegosławice. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Pan Łukasz chce przedstawić? No to proszę. Na komisji Dziękuję. Było. Słychać? Nie, mówię, że na komisji było już. A, tak było. To tak pokrótce, może podjęcie tej uchwały jest związane z budową centrum opiekuńczo-mieszkaniowego, o którym już mówiliśmy. Chodzi głównie o zmianę geometrii dachu, który będzie mógł być realizowany na tym terenie, ponieważ obecne zapisy planu nie umożliwiają takiej geometrii, jaką chcemy realizować. Sporządzając plan, no nie przewidzieliśmy, że tego typu inwestycja będzie mogła tam powstać o takiej geometrii, a geometria dachu wynika z gotowego projektu budowlanego, który z gminy Bogdaniec również chcemy wykorzystać i przeprowadzona analiza w zasadzie wykazała, że jest to jak najbardziej również ekonomicznie uzasadnione, ponieważ przeprojektowanie tej więźby oraz wykonanie pokrycia dachowego zgodnego z ustaleniami planu, no nie ma po prostu sensu, będzie na pewno bardziej czasochłonne i droższe. Dlatego przystępujemy do sporządzenia planu. W zasadzie jest to zmiana obowiązującego planu, ale podobną sytuację mieliśmy w Gościeszowicach, gdzie Lubuski Urząd Wojewódzki nam troszeczkę zakwestionował tytuł tej uchwały, ponieważ oni uważają, że ustalenie nowych parametrów jest to nowy plan, więc nie może się to nazywać zmiana, lecz sporządzenia planu, dlatego projekt takiej uchwały został przedłożony do głosowania. Dziękuję bardzo. Pan radny Sebastian Hachuła chciał zabrać głos, tak? Poprosić właśnie, żeby zostało to wyjaśnione, tak żeby zarówno my, jak i mieszkańcy wiedzieli, nad czym głosujemy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już pytań, żadnych uwag, to przejdziemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 34/7 w obrębie Sucha Dolna w gminie Niegosławice. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, kto jest przeciw i kto wstrzyma się od głosu. Szanowni Państwo, informuję, że 13 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała numer 55/361/2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 34/7 w obrębie Sucha Dolna w gminie Niegosławice została przyjęta. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu 17, ogłaszam 5-minutową przerwę. Szanowni Państwo, po przerwie wznawiam obrady 55. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Niegosławice. Przechodzimy do punktu 17, czyli podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Proszę bardzo, pan radny Przemysław Zgrzebski. Ponieważ ta uchwała dotyczy mojej osoby, proszę o możliwość niebrania udziału w głosowaniu. Dziękuję. Oczywiście, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos, ma jakieś pytanie, wątpliwości? Pan radny Sebastian Hachuła, proszę bardzo. No ja ponownie z racji tego, żeby mieszkańcy wiedzieli, nad czym głosujemy, chciałbym poprosić o krótkie chociaż przedstawienie sytuacji. To może ja przedstawię pokrótce sytuację. Tym tematem już zajmowaliśmy się, praktycznie zajmujemy się od początku roku. Do Rady wpłynęło pismo, wniosek KGHM-u o wyrażenie zgody przez Radę na rozwiązanie stosunku służbowego z radnym Przemysławem Zgrzebskim.
Tym tematem zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która no, wysłuchała dwóch stron tej sprawy i wnioskodawcy, i radnego Zgrzebskiego, przyjmując od niego wyjaśnienia na piśmie. Ostatecznie na sesji czerwcowej tego roku został do porządku obrad włączony projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na rozwiązanie właśnie tego stosunku służbowego, stosunku pracy z radnym. Wtedy nie pamiętam już, czy wszyscy radni byli obecni, chyba nie, ale radni, którzy byli obecni na posiedzeniu tej sesji, jednogłośnie odrzucili ten projekt, nie przyjmując projektu, co dla Rady było jednoznaczne z tym, że Rada nie wyraża zgody na rozwiązanie tego stosunku pracy z radnym, i taka odpowiedź do wnioskodawcy została przesłana. No i ponownie w październiku tego roku KGHM złożył ponownie taki sam wniosek dotyczący właśnie, aby Rada wyraziła zgodę na rozwiązanie tego stosunku pracy z radnym Przemysławem Zgrzebskim. Z uwagi na to, że już raz tym tematem Rada się zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, i z uwagi na to, że tutaj wnioskodawca nie przedstawił żadnych innych nowych argumentów, została przygotowana uchwała właśnie dotycząca tego, że Rada nie wyraża zgody na rozwiązanie tego stosunku pracy z radnym, i za chwilę radni podejmą decyzję, czy ta uchwała zostanie przyjęta, czy też nie. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, także przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Informuję, że pan radny Zgrzebski nie brał udziału w głosowaniu. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 55/362/2023 Rady Gminy Nigosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 18, czyli przyjęcie protokołu z 53 i 54 sesji Rady Gminy Niegosławice. Radni otrzymali protokoły z poprzednich sesji. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, także przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 53 i 54 sesji Rady Gminy Niegosławice. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Szanowni Państwo, informuję, że za głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że protokół z 53 i 54 sesji Rady Gminy Niegosławice został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 19, czyli wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę, pan radny Inglot. Się za głos w telegraficznym skrócie chciałbym z tego miejsca dzisiejszej sesji serdecznie podziękować pani sołtys z Nowej Jabłonnej, koło gospodyń wiejskich, Zimnej Brzeźnicy, koło gospodyń wiejskich, i wszystkim mieszkańcom Nowej Jabłonnej, Zimnej Brzeźnicy, Wilczyc, Nowego Dworu, Jurzyna, a wam szczególnie za to, że pomogłyście nam w dystrybucji kalendarzy strażackich.
Za zebrane pieniążki zakupujemy sprzęt oczywiście medyczny z defibrylatorem razem i to, co żeśmy obiecali wam wcześniej, no jakoś to tak różnie bywało z ludźmi, ale myślę, że w okresie już zimowym po Nowym Roku postaramy się robić jakiekolwiek szkolenia dla mieszkańców, dla dzieci, tak żeby to miało jakiś tam sens. Dziękuję bardzo. A dla radnych kiedy? A dla radnych też jeszcze przy okazji, którzy nabywali też. O, i pani sołtys, tak, no z Bukowicy, no. Dobrze, dziękuję. Ale to było ten. Dziękuję bardzo, panie radny. Pani radna Bożuchowska, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za głos. A ja bym chciała bardzo podziękować Kołu Gospodyń Wiejskim za zorganizowanie 9 grudnia Mikołajek dla dzieci. Dziękuję też naszym sponsorom za ten dzień i 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców wsi. Dziękuję bardzo zespołowi Via Muzyka za kolędowanie wspólne nasze. Pani Renacie Sudolskiej za bardzo pomoc i pani Marzenie Urbańskiej za to, że zaszczyciła nas swoją obecnością. Jeszcze i bardzo wszystkich zapraszam. Na Facebooku jest pomagam.pl Janusz Szostak, pomoc po pożarze. Jeśli ktoś by mógł, żeby tam wpłacić jakieś symboliczne chociaż pieniądze. I tutaj jeszcze jest strona utworzona Pomoc dla pogorzelców z rodzin licytacje. Też zapraszam do udziału. Te wszystkie pieniądze idą właśnie na tą stronę pomagam.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze? Pani radna Bondarowicz, proszę bardzo. Tak, bo to końca życzeń. Koncert jest przepiękny. Wszyscy się angażowali i ja ze swojej strony i w imieniu moich radnych też chciałam bardzo podziękować dla naszego radnych gminy Gościeszowic. W imieniu naszym dziękujemy też dla Koła Gospodyń z Gościeszowic, które po raz pierwszy w tym roku przy współudziale Rady Sołeckiej i innych członków zorganizowali pierwszy taki piękny jarmark bożonarodzeniowy na terenie kościoła. Bardzo piękny. Kto był, to widział, że to było naprawdę przecudowne, bo mogły dzieci i nie tylko dzieci obejrzeć żywe zwierzęta w postaci alpaków i koników, bo była też przejażdżka. Dziękujemy naszemu księdzu proboszczowi za to udostępnienie tego placu, za te posiłki, które tam przygotowane były dzieciom, które brały udział w jasełkach, zespół gościeszanek przepięknie kolędowali. Były różne postacie bajkowe. Mikołaj był też wielki. Prezentów była moc, za co bardzo dziękujemy tutaj też pani skarbnik w tej pomocy i panu wójtowi, tak, za sponsoring. Tak, pani skarbnik wzięła to na swoje barki, tak, obiecała mi, że zrekompensuje pewne straty, więc dotrzymała słowa. Bardzo dziękujemy pani Joli Tarłowskiej. Tak, pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury też dziękujemy za obecność. No i wszystkim, o których może tu zapomniałam, bardzo serdecznie dziękujemy i z tego miejsca chciałabym życzyć wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim wam radni, sołtysi i waszym mieszkańcom. No, oby ten przyszły rok był naprawdę owocny w zdrowie, w szczęście, w radość, w miłość i spełnił wszystkie wasze marzenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Pan radny Hakuła, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, mamy okres świąteczny, więc oczywiście nie będę zadawał pytań do kwietnia, mam jeszcze sporo czasu. Ale i tylko jedna kwestia, bo tutaj mnie mieszkańcy prosili, żeby gdyby śniegi wróciły, to żeby pamiętać o uliczkach, bo gdzieś tam te główne drogi były odśnieżane, a te uliczki to też proszę o to, żeby pamiętać i dziękuję tutaj za życzenia i również wszystkim życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dziękuję.
Pani radna Małgorzata Jarosz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tak. Najpierw też chciałam bardzo podziękować panu wójtowi, bo powiem szczerze, że się zdziwiłam lekko, prosząc na ostatniej sesji zwyczajnej o załatwienie spraw związanych z tymi krzakami i drzewami. Wracając dwa dni później zobaczyłam, że już ich nie ma i powiem szczerze, naprawdę byłam bardzo zdziwiona na tak szybką reakcję. Tak, tak, jeszcze muszą być wywiezione, dziękuję bardzo. Ale tak, panie wójcie, teraz jeszcze chciałam, miałam zgłoszenia od mieszkańców odnośnie mamy sprawę związane tutaj z tymi szambami, uregulowanie. I mieszkańcy się skarżą, że przyjeżdżają do urzędu i drzwi są zamknięte, panie wójcie. Ale no, jeden z mieszkańców był dwukrotnie i dwukrotnie były drzwi zamknięte. Także no nie wiem, na czym może jakieś godziny specjalne dla tych ludzi, nie wiem, ale zamknięte było, tak? Tak? Mhm. Tak, nie urząd, nie, pokój był zamknięty. Dwa razy był, mówi, no dwa razy byłem, dwa razy pokój zamknięty. Tylko taką mam uwagę. Dziękuję i również życzę wszystkim w nowym roku wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pan radny Zgrzebski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja tylko króciutko bardzo chciałem podziękować sołtysom z Suchej Dolnej i Skrzywczyc za zorganizowanie wspaniałych mikołajków dla naszych dzieci. Dziękuję bardzo. A całej Radzie życzę wszystkiego, no i wszystkim zgromadzonym tutaj, życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Pani radna, pani sołtys, przepraszam bardzo, z Rudzin. Chciałabym podziękować bardzo dla pana wójta podziękowanie oraz pracowników Urzędu Gminy za szybkie działanie, które pan wójt podjął w sprawie tego pożaru, tych pogorzelców. Działania zostały już podjęte o drugiej w nocy przez jednego pracownika, który był na miejscu i wszystko przekazał panu wójtowi. Rano było zwołane przez pana wójta zebranie takie, posiedzenie, gdzie pan wójt zwołał panią, a wszystkich pracowników, którzy byli w to zaangażowani, panią kierownik OPS-u i były podjęte działania w tej sprawie, co kto, rozdzielone prace i od razu było też powiedziane, że ta rodzina zostanie tej rodzinie przydzielone mieszkanie, tylko jak czekali na wyjście pana Zbigniewa ze szpitala i czy ta rodzina przyjmie to mieszkanie, czy będą chcieli na ten czas, mieszkali tam rodziny, ale chcieli na święta już być na swoim. Potem było też zwołane spotkanie tutaj z rodziną i z pracownikami. Zaproponował pan wójt, że to mieszkanie otrzymają. Zaraz po spotkaniu pojechaliśmy na to mieszkanie, byli bardzo mile zaskoczeni, bardzo im się podobało, przyjemnie, ciepło, przede wszystkim ciepło mieli. I nie było tam łazienki, ale pan wójt obiecał, że zaraz będzie ta łazienka do świąt naszykowana, bo chcieli tam na święta mieszkać. I tak się stało. Był zamontowany brodzik, bojler z ciepłą wodą, wszystko mieli. Zorganizowane też było meble, to wszystko. Bardzo dziękuję za to. Też pani Agnieszka się zajęła, że zwierzętami. Też było zapewnione, że po prostu psy albo do schroniska, albo po prostu ktoś może zaadoptuje. Tak jak to mówię, adopcja. I dziękuję naprawdę wszystkim. Proszę? Nie wiem. Dziękuję bardzo za takie zaangażowanie. Też właśnie jest utworzona zbiórka przez pana Tomasza, że o zbieranie pieniędzy bardzo ładnie to idzie. Powiem, że na dzień dzisiejszy, na tą chwilę, jest 35 897 zł. Jest to zbiórka i my pod tą zbiórkę też podłączyliśmy licytację. Też bardzo pięknie idzie ta licytacja. No przez święta troszkę stanęła ta licytacja, ale ogólnie bardzo fajnie. Dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom, też tutaj radnym i nie tylko mieszkańcom za tak liczne, wielkie serca i wpłaty. No potrzeba tym ludziom i to dobre słowo, jak pojechaliśmy tam, naprawdę łzy, wzruszenia, jak się bardzo cieszyli, że mają własny kąt.
niewiele trzeba do szczęścia, żeby po prostu być, jak się straci dobytek całego życia, że po prostu dostanie się jakiś kąt i można mieszkać. Pan wójt też zapewnił, że nie ma określonego czasu, że mogą mieszkać na tyle, czy miesiąc, czy dwa, czy rok, na tyle, ile zanim po prostu zdążą, czy tam będą chcieli jeszcze nadzór budowlany, jaką wyda decyzję. Też pan wójt powiedział, że przejmie to, że po prostu uzyska jakieś informacje szybciej, że pomoże im w tych sprawach. I jeżeli to będzie albo do rozbiórki, albo do po prostu remontu, będziemy ich wspierać i pomagać. Dziękuję bardzo serdecznie za pomoc i zachęcam dalej do licytacji. Będziemy teraz po świętach ruszać z tym wszystkim. Dziękuję bardzo. No jeszcze Krystyna Bondarowicz, proszę bardzo. Tak. Amnezja chyba. Ja jeszcze z tego miejsca, właśnie bo nie widać, ale przypomniałam, że nie podziękowałam. Kolejny rok bardzo pięknie pamięta o osobach starszych, o seniorach. Nasza szkoła z Gościeszowic i na ręce pani dyrektor i pani Lili Sidorowicz i pani Monice Szatkowskiej. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że pamiętają o tych naszych seniorach i przynoszą im paczki z okazji świąt. Bardzo piękne takie paczki, przydatne. Naprawdę to wielkie serce i wielkie podziękowanie z tego miejsca do nich przesyłam. Natomiast trochę wstyd mi jest za naszą właśnie opiekę, czy nasz OPS, który zapomina, że ma tych podopiecznych na swoich listach i kartach. Dziękuję już teraz chyba za. Wójcie, widzę, że chce pan zabrać głos. No, w związku z pani, że pani jest przykro, mi nie jest przykro, ponieważ OPS bardzo mocno się zaangażował, jeżeli chodzi o pomoc oczywiście dla pogorzelców, ale też i spaczek. Miałem informację, mieliśmy spotkanie, więc może w innej to formie i może w mniejszej ilości, ale dotarły paczki przez OPS do tych najbardziej potrzebujących. Bardzo proszę, pani sołtys Krystyna Stachów. Ja może do tych życzeń, które powiedziała Krysia jeszcze, cicho Marzenka, że dołożę jeszcze, bo bardzo dużo Krysia powiedziała, ale proszę państwa, my jako sołtysi czujemy każdy oddech naszego mieszkańca w każdej wsi. Chciałam tutaj z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim mieszkańcom Gościeszowic i Międzylesia za piękną integrację we wszystkim, w każdym działaniu. Dziękuję również dla pracowników instytucji, które są na terenie naszej wsi, jak Gminne Centrum Kultury, jak Szkoła Podstawowa, jak nawet prywatni gospodarze, którzy prowadzą różną działalność, że się włączają do tych imprez. Również chciałam podziękować tutaj pracownikom gminy, którzy jeśli wchodzę, to jestem mile przyjęta i pozytywnie załatwiona. Dziękuję swoim radnym też, chociaż nieraz się kłócą ze mną, ale pozytywnie. Po prostu działamy w jednym kierunku dla dobra wszystkich mieszkańców i całej gminy. Dziękuję panie wójcie za współpracę, za opiekę nad sołtysami, za wszystko. Szanowni państwo, zanim przejdę do zakończenia obrad dzisiejszej sesji, no, nie ma wątpliwości, że jest to ostatnia sesja w tym roku. Nawet gdybyśmy chcieli, to technicznie nie ma takiej możliwości, aby zwołać kolejną sesję. Chciałem bardzo serdecznie podziękować państwu za ten wspólny rok, wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, przewodniczącym poszczególnych komisji naszej Rady, moim wiceprzewodniczącym Rady również za pomoc, za wsparcie, przede wszystkim za współpracę.
Dziękuję kierownictwu Urzędu Gminy na czele z panem wójtem, z zastępcą pana wójta, z panią skarbnik, z panem sekretarzem. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim dyrektorom jednostek pomocniczych, dyrektorom szkół, pani dyrektor GOKU za tą właśnie bardzo dobrą współpracę. Za nami, myślę, trudny rok, ale każdy rok można powiedzieć, że jest trudny. W każdym roku przychodzi nam zmierzyć się z różnymi, często nieprzewidzianymi sytuacjami. Nie zawsze w każdej sytuacji wiadomo, jak postępować, jak zrobić, żeby było dobrze, ale myślę, że zawsze wspólnymi siłami staramy się, aby rozwiązywać te problemy naszych mieszkańców, aby wszystko funkcjonowało na tyle, ile się da, najlepiej, jak możemy, jak potrafimy. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom naszej gminy i no, jesteśmy już tak naprawdę w przededniu nowego roku. Chcę wszystkim nam życzyć przede wszystkim dalej dobrej współpracy, dobrego roku, zdrowia, bo to jest najważniejsze, pomyślności i tutaj w tym życiu naszym gminnym, w tej naszej gminnej rodzinie, ale również w naszym życiu prywatnym, osobistym, zawodowym, żeby wszystko układało się jak najlepiej i żeby, to tutaj do pani skarbnik szczególne życzenia, żeby na te wszystkie inwestycje jeszcze więcej nie brakło środków na naszych kontach, żeby wszystko można było tak, jak planujemy, żeby wszystko można było zrealizować. Także wszystkim państwu, wszystkim naszym mieszkańcom życzę pomyślności w tym nadchodzącym nowym roku. Jeszcze raz dziękując za tą doskonałą, dobrą współpracę i jeszcze chciałem podziękować bardzo serdecznie pani Jolancie Tarłowskiej, która prowadzi biuro rady, za pomoc, za wsparcie mi, ale również wszystkim radnym, przewodniczącym komisji. Zawsze myślę, że wszystko jest przygotowane bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, dwa zdania jeszcze na koniec. No proszę. Mogę? Bardzo. Mogę, jak wszyscy, to wszyscy. Chciałbym się również przyłączyć do tych życzeń, co pan przewodniczący powiedział, ale żeśmy zapomnieli o panu Romanie. Chcielibyśmy jemu podziękować za te wszystkie rzeczy, które nam tutaj na terenie gminy zrobił. Pomagał nam w realizacji, w wycinania tych drzew, tych krzaków z tymi drogami. Panie Romanie, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Tak, oczywiście. Dziękujemy i panu radnemu, jak również zarządowi powiatu żagańskiego. Proszę bardzo przekazać mikrofon. Szanowni państwo, panie wójcie, panie wicewójt, szanowni radni, zebrani goście. Chciałem serdecznie podziękować za życzenia, a że gmina Niegosławice nie jest mi obca i leży na sercu, to te życzenia, które mi składacie, ja ze szczerego serca dwukrotnie wam więcej życzę. Żeby wam się darzyło w domu, w polu i zagrodzie, żeby ta współpraca w przyszłych latach, w przyszłym roku była dużo lepsza albo jeszcze bardziej lepsza. Tego wam i sobie życzę. I życzę dobrych wyborów w nowym roku, bo nadchodzące lata nikt nie powiedział, że będzie lekko. Wszystkie te życzenia składam w imieniu Zarządu Powiatu Żagańskiego. Dziękuję bardzo. Do siego roku. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przejdziemy teraz do punktu 20 porządku obrad dzisiejszej sesji, czyli zamknięcie obrad 55. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Niegosławice. W dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 12:41 zamykam obrady 55. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Niegosławice, ostatniej sesji w tym roku 2023. Dziękuję wszystkim za udział i
Do zobaczenia w nowym 2024 roku. Dziękuję bardzo.